Szanowni widzowie, rozpoczynamy 75. GeForce Podcast. Mamy super gorący e, okres, bo to miał być w ogóle mocny rok, ale jest niesamowicie mocny. Te tytuły, które wyszły w przeciągu miesiąca, wystarczyłyby, żeby obdarować osobny rok. Dlatego mamy tutaj specjalistę z nami, musieliśmy zwiększyć zespół, więc jest z nami Saushibo, so a.k.a. Jan Adriański. Z NBI. Witam wszystkich, cześć. Oficjalnie. Jest pan e, Maciej Jaworski. Z Krakowa. Witam wszystkich. Dzień dobry, jest dysponowane? Będziemy, żeby, 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 żeby usprawiedliwie, żeby <noise> będzie trochę mniej cięty i tak dalej. E, no ja jestem, Maciej Makoła i, i zaczynamy. A skąd e, jesteś? Też z Krakowa. O, jesteś zespół bup. Kraków, zespół Nvidia. Mm, jedziemy, tak. Niestety będziemy się. ten, Będziemy jechać. Nie będziemy przedłużać dzisiaj chyba za bardzo, no bo jest, jest o czym rozmawiać. Pamiętajmy o czym, e, że naszym tutaj głównym dobrocie, dobrodziejem jest sklep Morele. Tak. Kanet, żeby tego nie pomylić. Chcesz coś dodać? No karty w dobrych cenach oczywiście od jeśli się nie mylę od 1300 zł 40-60 i potem w górę trzeba troszeczkę dołożyć, ale back to school było, tak? Trochę ceny, trochę ceny pospadały, a przed nami jeszcze co w tym roku? Black, Black Friday? Na jeszcze, pewno. Jeszcze, jeszcze trochę. Teraz jeszcze jest... trochę będzie trzeba śledzić. Później pewnie jakieś świąteczne promocje, ale ogólnie chyba jest dobry okres z tego, co, z tego, co słyszałem na to, żeby sobie kompas upgrade'ować. Szczególnie, że tak jak wspomniałeś, jest po co, bo trochę tych gier ostatnio całkiem Zim, niezłych wyszło. Nie wiem, mówić. No i back na studia powinien być projekt dla studentów. ale To uczeń ucie, lub student. Tutaj. Bo my dzisiaj nagrywamy, a studenci dzisiaj wracają na uczelnię. A, to mamy dwa w jednym. Oj, tak. Nie wiem od czego zacząć. Zacznijmy może od super grubego tytułu. E, więc będziemy trochę zlewać te nasze działy, bo ogólnie tematem głównym jest to, że się Cyberpunk Trzy lata oczekiwania i jest spoko. To spoiler. To jest spoiler, tak? Niech ludzie wiedzą, że dzisiaj będzie pozytywnie. Natomiast nie ogólnie będzie pozytywnie, bo gry są bardzo. Żeby to były słabe gry, które wyszły. Jeśli miałbym wskazać najsłabszy tytuł, który wyszedł ostatnio, to będzie ciężko, w sensie wszystkie są spoko. Można się doczepiać do takich detali, ale są super mocne. E, więc tak, zacznijmy od tego, że to jest wielka rewolucja, jest taki, jest taki wielki, nie wiem, jakby to nazwać, punkt niezmienny w świecie, że counter, tak, czy przy, przynosisz się w czasie i pytasz ludzi, który mamy rok, i on ci powie, że... Nie wiem, jak, jaka gra jest popularna? Counter-Strike. Tak. No, <laughs> I to może być <laughs> lata 90., 2000, 2002. Wyszedł Counter-Strike 2. Tak. Trochę półtora dla mnie to jest, nie? Półtora dla siebie. Tak, tak, tak się czuję, ale jest wolumetryczny dymek, więc... Hmm. Czy ty masz jakieś emocje związane z kątem? nie jest takie, czy, czy to znaczy, bo ja sam nie grałem, od razu wspomnę. Sam nie grałem, ale śledzę, bo tam no, Nvidia trochę, trochę przy tym tytule też, też tam swojego dołożyła. Jest Nvidia Reflex, wiadomo, najniższe opóźnienia, to co najważniejsze, no gra ma trochę większe wymagania, tak jak Jay wspomniał, jakiś wolumetryczny dym i tak dalej. Wymagania są kontrowersyjne, w sensie, w sensie one nie są? Znaczy one nie są duże, tak. one nie są wysokie, no ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli ktoś siedział przy tym CSGO, który tam miał premierę w okolicach 2012 roku, tak? tak. Więc na jakimkolwiek komputerze dzisiaj by nie grał, powiedzmy, takim w miarę w, 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 miarę w porządku, no to pewnie tych FPS-ów to tam ma 500, prawda? Właśnie bardzo mi ciekawi... No i teraz przesadźmy taką osobę na nowego counter strikea i nagle mu spada to, nie wiem, do 150, a on ma monitor 240 mm. Hz, i już się robi dla niego mały To prawda, problem. Znaczy, nie nie ja. widziałem właśnie testów na super słabych kompach. To jest temat rzeka, bo ten silnik jeszcze zoptymalizowany. Właśnie, tam głównym tematem jest tak. Zmiana silnika na Source 2, którego widzieliśmy głównie w Half-Life Alex, czyli grze pod rzeczywistość wirtualną. Jeszcze ten silnik wszedł do doty, ale. Jest, ktoś z Was jest dotowy jeszcze? Gdzieś, nie, nie, ale słyszałem, że są jakieś dramaty w docie teraz, tak? Tylko tu wiem, także. Ale nie, nie wiem co dokładnie. Że skizy nie... nie działają chyba. A to najważniejsze. To tak, no to są. Komponent premium nie działa, ale co jest, dokładnie się dzieje? Jest dużo. Dota do, do, tam nie wyleciała. Wiem, że ona Jest cały świat. czas duża, ale zupełnie nikt już z moich znajomych w to nie gra. Wiem, że ona była w stosunku do Lola, miała ten problem, że te mecze były dwa razy dłuższe. Jak Dol, Dol był taki super wolny jak dla mnie nawet? Mm -hmm. To Dota, wow, tam to były mecz na cały dzień. Więc nie wiem, zupełnie. No, ale wracając do kontera. Nie, um, nie ma Gun Game'a. Nie ma Gun game'u Tak, podstawowe zuty są takie, że, że to wygląda na taki szybki. Chcieli, się, chcieli przed czymś zdążyć. No przed czym mogliście zdążyć? Wydaje mi się, że pewnie jakieś tematy turniejowe, nie? No bo Kaliwe, jednak mają no. te swoje majory. Nie wyobrażam sobie, że jakąś ja nie śledzę tego tego świata e sportowego, ale wyobrażam sobie, że jeśli mają jakąś serię turniejów e i drużyny składają pod konkretny tytuł i te drużyny wiadomo, no, nie mogą się nagle zmienić w połowie, bo zmiana tytułu i ktoś nie wiem, ktoś sobie w tym nowszym in inaczej tam radzi, prawda, ale lepiej gorzej. Więc tak naprawdę całą tą e-sportową otoczkę muszą zacząć razem ze zmianą tego silnika i tej gry i wy wyobrażam sobie, że jeśli te turnieje gdzieś tam na przykład zaczynają się powiedzmy po wakacjach mm -hmm. i nie jestem pewien czy tak jest, ale zgaduję, że tak jest, że pewnie jakieś nowe sezony się rozpoczynają, no to muszą to wszystko rzucić już yy, na tym nowym silniku, mm -hmm. bo nie, mo nie mogliby tego zmienić w połowie, nagle bo by się wszyscy yy, no I nie, nie, tak, tak się nie to... robi, to tak jakby w połowie sezonu formuły nagle zmienić zasady i kazać im zmieniać bolidy, prawda? Więc to z pewnie tym, to mi się wydaje, że masz rację, że to jest tym podektowane, z punktu widzenia daleka jak ja, Zmiana jest super. W sensie. Mm. Um, jak wiesz, jak patrzysz z zewnątrz, to nie wiesz, czy to jest Counter Strike Go, czy Counter Strike 2. Widać to w detalach. W sensie, to właśnie, właśnie to, jest taki, to jest taki problem. że tam sobie jak siedzisz sobie. Nie, nie testowałem jeszcze edytora, bo jest ten hammer 2 jest totalnie On jeszcze nie jest w jedynce, czy w geo To wszystko było, że sobie z poziomu Steama wybierałeś tam SDK i odpalałeś. Tutaj to musi odpalić z poziomu kontera jeszcze. I to tam widać te rzeczy, że jest, no, LOD jest zawsze zachowany. Jest, no to wiadomo, to jest nowoczesny silnik, po prostu. Ale jest super zgodność, po prostu przesiadasz się i nie czujesz zupełnie zmiany. Nie? No tylko niektórzy powiedzą, że to jest właśnie problem z tego, co tam gdzieś widziałem, że to jest super, chcieliby jakąś zmianę, tak? Tak, super, to jest super ciężki tytuł. To jest tak remake Gothica, nie że zrobią zbyt. Nie, nie śledzę tego, ale. ale zmienią, zbyt, zmieniają zbyt wiele to ludzie ich wywiozą na taczkach, więc to musiało być takie ortodoksyjne. No i zmiany to granaty. Jest ten wolometryczny dym, mm -hmm. który dostosowuje się, rzucisz w małym pomieszczeniu, to nie wypełni zgodnie z zasadami fizyki. Wyjdzie drzwiami? Jak jest za Ty, jest, otwarte i jest... Ale zadałeś tak? dobre pytanie, czy są Trzeba drzwi potestować. Nie wiem, czy, nie mm. wiem, czy w ces nie zniknęły drzwi teraz. Nie, nie, no są. Jest, jest DAS-2 i normalnie są. Ale nie, są drzwi w sensie... A, mówisz, czy, są takie są drzwi, ale nie możesz ich otwierać i zamykać. Okay. Bo to pytasz, to jest dobre pytanie. A jako takie drzwi otwieralne, no, to by nie, była nie, zmiana. Zmiana dziejowa. Nie, nie to nie jest tak. Sportowcy są straszni. Jak przecież wyszedł CS Source, tam były beczki, które rzucałeś granat i one skakały po planszy, i to był afera, że dopsuje balans, bo beczka mogła zablokować przejście i tak dalej. Hmm. Więc nie spodziewałbym się dynamicznych rzeczy. No nie da się ukryć, że będą nad tą grą teraz. Mają dużo czasu, Oj, żeby tak. nad nią pracować, mają motywację, żeby nad nią pracować. Wrócić do. No, no tu gracze nie mają raczej wyboru, no. po prostu. Valve zar zarządził, przechodzimy na, na dwójkę. Tak, dodajmy, że przechodzą na dwójkę, no tak. Dodajemy... to jest problem, że straciliśmy dostęp do wersji Go. Czy mi się wydaje, że to wróci, to z Valve. Dziwiłbym się bardzo, żeby cały ten dobytek zniknął, ale na razie jest taki faktycznie program. No to, jest, to było ostre. To, a, to było najsłabsze, bo przejście ogólnie idealne było. w sensie, że dosłownie godzina, dwie były komplikacje i wszystko chodzi. Natomiast to faktycznie, z punktu widzenia laika, grasz sobie, grasz i bez komunikatu znikaj, wyłączają serwery, czekasz godzinę, dwie, i potem podmieniać się gra na Steamie. Już nie masz Counter-Strike'a Tak, to było dziwne, ale chyba nie widziałem jakichś wielkich narzekań, no więc. Właśnie to jest właśnie największy zarzut jest, że nie ma dostępu do CSGO. Jeżeli ludzie, znaczy, to historycznie jest dosyć do pewnego momentu zgodne. Ja w sumie gram w Counter-Strike'a 1.0. To nie jest tak, że wymiatam z tego powodu, ale już podstawówce, tak. Wiecie, jak, jeszcze jak był modem do Half-Life'a. Wchodziło się, nie było osobnego launchera, ale tam jakby no do 1.6 no traciłeś teoretycznie, ale to, to były jakby takie patrze, prawda? Aczkolwiek między 1.3 a 1.6 były kosmiczne, kolosalne różnice. A, doszły, Jezu. A Source był os, osobnym klientem, prawda? Tak. A teraz, no i teoretycznie to jest, go powinien zostać i powinien wejść z Counter Strike 2. Nie wiem, czy nie chcieli po prostu dzielić. Bo to jest du tak, du du duży podział byłby. Bo wiesz, tak naprawdę. co mi się wydaje, że to chodzi o tą infrastrukturę no, rynkową. Gra usługa trochę a, nie Oczywiście, no, no, jakby... że tak. To... Więc to pewnie wróci, tylko mówię, bo to podejrzewam, że jakby to zostało, to by byłoby pytanie, co się dzieje? Czy te przedmioty się duplikują? Więc podejrzewam, że musieli tak zrobić, on pewnie wróci jako jakiś tam Counter-Strike. Tak, tak. no, pewnie się będzie nazwał Global Lopensiv, ale to wiadomo, będzie chodziło o to retro. To jest super ciekawy temat. Właśnie nic. sprawdzałem, jak stoją skrzynki, mam cały czas te skrzynki na emeryturę, które sobie odkładałem. bogaci się na skrzynkę. Właśnie ja się żałuję, że sprzedałem. Ja miałem takie Co po 30 tak? groszy, a nagle tam były po 100 złotych. Jest... Kosmi... Kosmosy są, to jest... Tak, że nie mam. Sprzedawałem. Przykutwiłem. No nic, no będziemy trzymać rękę na pulsie i będziemy dawać znać, czy znaczy jest tryk... na pewno, wydaje mi się, że jest pozytywnie, to znaczy gracze, mimo tego, że kilka rzeczy brakuje w Counter-Striku, mm. to one pewnie będą dodane i raczej nikt się nie spodziewa, że będzie inaczej. E, więc co, tylko patrzeć na rozwój. No Z, z GO byliśmy 10 lat, jeśli nie więcej. Mhm. Więc mają czas na te tak. poprawki. wszystkie. Będziemy dawać znać, czy, czy tak, warto. Gramy. O. Tak, o. To co, teraz może w takim razie. E, jesteśmy w FPS-owych klimatach, e, więc e, tytuł, na który chyba też czekaliśmy, nie chcę skłamać. Nie pamiętam, kiedy wyszedł. Wyszło zaginięcie Itana Cartera, ale też coś 10-7 lat temu. I Adrian Chmielarz ze swoimi Astronauts zapowiadał nową grę. I ona w końcu w cudzysłowie wyszła, no bo ona jest, ona ma problem. W sensie to nie jest, nie jest problem dla, dla twórców. Więc wyszła tylko na Epiku, mm -hmm. i pewnie wiele osób nie słyszało o tym, że ona, ona się pojawiła. Nazywa się Witchfire. I czy wy wiedzieliście, co to będzie? Nie. Ja się spodziewałem kompletnie. Wydaje mi się, że każdy się spodziewał czegoś innego. To jest tak, jest taka odpowiedź z automatu e, moich widzów, że wiadomo, jak Chmielasz, to oczywiście nowy painkiller. No ja się spodziewałem jakieś FPS-a, takiego trochę jakieś arenki, y, wyczyszczenia arenki, idziemy dalej. Też tak myślałem, ale śledziłem te treści. Chyba pierwszy był sześć lat temu, wydaje mi się. Nie, z nie, nie mogłeś wiedzieć, co to Ale będzie. był taki moment, że dodali cyferki, i wtedy zaczyna, zacząłem się zastanawiać, a Chmielasz lubi Destiny. Bo więks wszystkie Jezu, trailery... Mówisz, dobrze, ja zapowiem, tak. o czym ty mówisz. Więc tak, mm -hmm. e, jest świetnie prowadzony blok Pana Chmielarza. A, no to trzeba I tam astronautów. Tak, tak, tak. W sensie tam są takie... On jest taki enigmatyczny, ale tam są, są ciekawostki z game devu. Mm -hmm. On tam głównie filozoficzne kwestie porusza, czyli na przykład, jak cię masz arenkę, to jak dajesz znać, że przeciwnik cię atakuje z tyłu? No, Lepiej taki jakiś, wiesz, kompasik, sygnalik, coś takiego. Tego typu rozkminy. Eee, ale tak to w sumie nie wiedziałeś, co to będzie, tak? Eee, nie wiedzieliśmy, co pan Chmielarz lubi. Uh -huh. Wiemy, że kocha Destiny, uh -huh. że kocha Souls'y. <laughs> ja tam jeszcze widzę dużo innych... I ogólnie tak, mi się wydaje, że on wziął najlepsze cechy z tych gier uh -huh. i stworzył... Uwaga, cytuję, więc to jest tak, single player, to jest gra totalnie singlowa, dla wielu spoko, dla mnie spoko. Eee, Glide Czyli hmm. mamy elementy tego, że jak umieramy, to to jest wpisane w nasz cykl growy, wracamy do tego naszej bazy, tam coś ulepszamy, coś do to się tak toczy tym cykle. Tego nie tracimy po śmierci. Tak, niektórych też nie tracimy, uh -huh. niektóre tracimy. I uwaga, i to jest prawdziwy gatunek Extraction Shooter. Czekałem na to. Rewelacja. <laughs> powtórzmy Single Player Roguelite Extraction Shooter Witchfire. Czy Pan Chmielesz kocha Tarkowa? Do, właśnie, dobre pytanie. Uh -huh. Extraction Shooter się wylansowały, mamy dwie nurty, Tarkow i Hunt. O, tak. jest trochę podobne do Hanta, Też, bo w tym Hancie masz takie powolne bronie dziko-zachodowe. Rewolwery, to jest to samo. Czyli co, trzeba się dostać? Yy, znaczy, tak. lądujemy gdzieś. Jeszcze yy. powiem, jaka jest fabuła. Więc, wcielamy się. Jest bardzo podobne do innej gry, która teraz wyszła, innego znanego pisarza, yy, pana piekary. E, Jezu, wyleciało mi teraz. Yy, Inkwizytor. Yy. Inkwizytor, dziękuję. Mianowicie tak, wcielamy się w jakiegoś tam prawą rękę papieża który poluje na Wiedźmę. Wiedźma jest na jakiejś wyspie. W skrócie. Co, okay, to, to teraz spłycam strasznie. Więc mamy wyspę. I teraz, co jest z rogu a co nie jest? Nie ma losowo generowanych map. Nie ma jeszcze road mapy nawet, a propos mapy. W sensie nie, nie wiemy, co, co, jaki, jaki będzie rozwój dokładny. Mamy do wyboru dwie lokacje, które trzeba odblokować. Pierwszą dostajemy i trzecia lokacja to oczywiście nasza, nasza baza. No i gra wygląda tak. Dokonujemy desantu przez portal na wyspę czarownic. I jak pamiętacie, w rogalach na przykład ala FTL e, rozwój działa tak, że się poruszamy po takim grafie, nie? że lecimy w prawo mhm. Tutaj i tam robimy coś w danym punkcie. Tutaj to, za punkty odpowiadają właśnie takie arenki z potworami. Mhm. Jak pokonamy arenkę, dostajemy perk'a i... Mm. Czyli co, jak w takim Hadesie, tak? Wchodzimy, arenka, tak. perk i co, i wybieramy jak, jak awansujesz za, za... Za arenkę awansujesz, zbierasz duszę, czyli ten witchfire tytułowy. Ale rozumiem, że to jest fps i to biega jest FPS. się z jakimiś tam, coś tak, tak, jak F Hexen, jakieś takie różdżki, nieróżdżki, czy bardziej nie. bronie? Totalne, więc, normalne bronie. I... Właśnie nie ma kołkownicy jeszcze, pewnie będzie, bo to jest jego kultowa broń. Nie, nie odblokowałem jej jeszcze. Shotgun jest? Jest, jest? jest wszystko standardowego. Jest shotgun, okay. wszystko wygląda takie bardziej przerobione na czasy, jaki to będzie, barok powiedzmy, tak, takie ładnie zdobione i tak dalej. Elementy kościelne, czyli tak jakieś... jest. Broń automatyczna w baroku, no ale wiemy, znaczy, no, ro, no, rozumiemy, ma... no rozumiemy, no rozumiemy. No jest wszystko jest nowoczesne, tak? Tak, tak, tak. Karabin maszynowy, jest, są jakieś bronie ultra, kusze. Dużo jest takich perków pomagających. I e, ma, ma, masz dwa czary: ciężki czar i lekki czar. Ja się o tym dowiedziałem bardzo późno, bo w kilku godzinach gry to trzeba odblokowywać. Ech. I tak, zdobywamy te nasze dusze, które używamy do ulepszania poziomu postaci i odkrywania. Bardzo to przypomina. Dead Cellsy. Mamy podobny taki kociołek, gdzie ładujemy te nasze umiejętności. Tam takie coś było. żeby taki ludzi chyba z jakimś tym, do którego przychodziliśmy, przesypywaliśmy te nasze te i wydawaliśmy na odkrywanie różnych tych. Jest coś, jest coś z Dead Cellsów nawet. Super mix, strasznie dobrze się bawię. Wspomnieliśmy o jednym. Ja nie grałem w grę. Jay, ty grałeś? Grałem, tak. Graliście. Brzmi to fajnie. Wszystko, Aha. czyli co, rozumiem, że odbiór na razie jest pozytywny, bo to jest Early Access, tak. oczywiście nie. znamy datę. Znaczy. Co, nie jest pozytywne? Ja miałem fatalny odbiór. Ja tą grę zwróciłem po dwóch godzinach i potem jakby byłem ją ponownie. Opowiadaj, opowiadaj. Ja jestem wielkim fanem. Ja byłem wściekły. Jakby ta gra... Początek jest makabryczny. To jakby... Bronie bazują na kamień, papier, nożyczki jakby zasięgowe. No, to trochę... Okej, okay, to wyjaśnię. Bronie są bardzo no. istotne zasięgowo. W sensie, jak masz broń krótkiego zasięgu, ona działa dosłownie parę metrów i to jest, to jest zrobione dlatego, żebyś nie mógł snajpować potworów z daleka. Ja rozumiem. Absolutnie okay. tak. Ja, ja rozumiem, tylko początek jest makabryczny. Jakby gra... No okej, okay, można powiedzieć, solcy też nic nie tłumaczą. Gra nic nie tłumaczy. Jest tam jakiś tutorialik, a oni tak nie tłumaczy wszystkiego. Okay. Czuć, że to jest early access, wszystko i większość pozamykana. Chodzę, no zginąłem tak, myślę, że 20 razy na pierwszej wiosce. Mówię serio. Pierwsze, więc wiadomo, że byłem, byłem zły. Obraziłem się na grę. Ja na przerwę i powiem ci, że to jest to, co mi się właśnie, mi to się bardzo podoba, bo e, tam jest tak, że zaczynasz jako totalna, właśnie, bo widzisz, widziałeś pewnie i to był taki dum, że mogłeś te slajdy robić, podwójne no, no. skoki i tak dalej. I to jest prawda, tylko na początku, ten, bo to, y, robiąc te slajdy i tak dalej, marnujesz pasek staminy. Na początku każdego rano ten pasek jest niesamowicie tragiczny. Aha, i wiem, co mi się bardzo nie podobało w tej, tej grze. I jak ten pasek... Nie zauważysz sobie, że jak dobijesz do zera, to do, dobijesz do zera i twoja postać traci widzenie. W sensie wszystko się rozmywa. Aha, Ktoś, czyli jak nie się nie zorientujesz, no, że ten pasek tak, jest tak bardzo istotny... To nagle może być tak, że jak gonią cię potwory, ty robisz unik, Podczas tego uniku dostajesz zadyszki. Tracisz widzenie. Tracisz widzenie, <laughs> potem potwory ci jeszcze walną czymś i też stracisz widzenie, i to jest koniec. No tam takie co zatruwają powoli tak. tracisz życie. I tam jest dużo takich akcji. Nie wiem, w którym momencie dołączyłeś. Grałeś od razu po premierze, czy Tak, w dniu premiery grałem. Okej, okay, to jeszcze tam. Tak, Jest dużo takich rzeczy, które jest niezbalansowanych rok Jest na przykład taki event który się pojawia, on, on może, on zrobi, w skrócie musisz nagle lecieć gdzieś tam, na, załóżmy, jak ci wylosuje na koniec mapy, co nie jest takie proste, bo po masz jakieś arenki, które możesz ominąć, ale to nie ułatwia. I on sprawia, że właśnie tracisz trochę tego zasięgu wzroku i tracisz zdrowie, a musisz tam dojść i ubić jakiegoś mikrobosa, który jest łatwy. O klątwa ale... po prostu. Mówisz o, o klątwie, jak się odpala? To się nazywało w grze e, z wyleciami, no, coś takiego jak klątwa, no. no. Musisz iść do tego jakby takiego Taki latający, to tak, tak, ale są dobra. takie czaszki latające. Tak, tak, to, tak. to to jest klątwa. Fajne, że są te, są jakby wydarzenia specjalne. Jakby też inaczej, nieby jest to cały czas ta sama mapa, ale inaczej rozkładają się i wydarzenia, tak. i, i, i przeciwnicy. Jak już wróciłem za, za drugim razem do gry, to już mi się podoba. Zwłaszcza jak dokujesz drugą broń, cokolwiek niż ten. Pistolet jest świetny, od razu powiem mi się bardzo podoba. O pistolet. ten, tak. Jak już go ulepszysz, jest fajny, ale tak, początek bro... granic nie informuje. Nie, nie, nawet Więc nie wiedziałem, że są jakieś upgrade'y tam. Powiem, co jest najfajniejsze Och. dla mnie. Tak, to też doszedłem później, co na rodzaje braindowe. To, to jest ten, tak. To Jesteśmy totalnie early adopterami, którzy cierpią. Ale super jest to poczucie rozwoju. To jest taki tak. trochę odwrócony Starfield. Od razu, może potem przejdziemy płynnie do niego, że w Starfield ten rozwój jest koszmarny, a tutaj jest, jest tak, zaczynasz takim, jesteś totalnie nikim. Zrobisz jeden slajd, podskoki, już się, masz zadyszkę. Potwory cię męczą, ale pokonasz, jak sobie dobrze rozplanujesz trasę i zabijesz trasę. I zabijesz jakąś tam grupę potworów, najpierw słabszą, są podzielone na e, silniejsze, słabsze i tak dalej, i wylosuje ci to, właśnie to, co mnie lubię w tych grach, czyli RNG. Wylosuje ci jakiegoś dobrego perk'a, mm -hmm. czyli na przykład potwory A, tak, są tak, dwa tak. razy słabsze. To w ogóle nagle zmienia ci w ogóle odbiór Albo e, ty jesteś szybszy, albo przeładowujesz szybciej. Albo... Właśnie czuć to, że warto grać, bo w ramach tego ranu po prostu rośniesz Czasami to są takie beznadziejne perki. Typu, dostajesz procent, coś tam za przeładowanie, coś takiego. A czasami wylecuje naprawdę mocne perki. I gra nagle się. czujesz ten taki, czujesz ten taki power. To mam dwa pytania. Um, czy te perki się jakoś ze sobą są kombinacje? Absolutnie. Tak, tak. To okay, czyli kombinacje są, są to jest fajne to, zawsze. To, słuchaj, to jest tak? to. Od razu, rozumiem to pytanie. One jest Pokazuje, że gra ma głębie właśnie. Bo masz na przykład żywioły, czyli masz na przykład czar, który mrozi, czar, który podpala i tak dalej. I to wchodzi w kombinację z bronią, w, kompilację, w kombinację z tymi perkami, które potem zdobywasz. Perki tracisz po każdym ranie, ale wiadomo, możesz tam jakieś busty sobie robić do tego w bazie. To jest wszystko właśnie. No, mają rok, tak? Tego ekskluziwu. Mm -hmm. Więc e, <laughs> można się trafić tak, żeby będzie akurat patch, który wszystko psuje jest tragedia. I to się zdarzało. No, i to Masz drugie pytanie. Drugie pytanie o fabułę, bo jednak e, nie, niby się... w tych grach nie jest istotna, a wydaje mi się, że każdy roguelite, który gdzieś tam wychodził, no to jakąś tam miał w tle swoją fabułę. Na etapie a le... Czasem nawet jakieś takie, wiecie, isteregi, drugą głębię, nie wiadomo, e, do, co jest. Zresztą to tutaj do, dobrze przytoczyłeś, to bo gra ma też sobie, w sobie coś z Returnala. Tak, bo też masz, widzisz, im więcej bossów im więcej, tak, tak, nie, dobra, nie, mów, mówię w sensie, no. że się strzela, tak, to znakie oczywiste, te, ale w sensie, że na przykład warto przed bossem, tak samo było w tym, zrobić sobie na przykład większą trasę, żeby nabić więcej perków. Tak, to jest, coś tam jest, taki mikro ten, natomiast na razie fabuły nie ma w ogóle. W sensie, masz ty na początku informację, kim jesteś, co tam, co tam. Jest potencjał, żeby tam było dużo fabuły. Jest masa poblokowanych rzeczy, nawet w tej tak. starto startowym. Tam coś na pewno nie, nie będzie. Jest, nie było jeszcze premiery, nie? Więc a, jak... nie, a jest, jest, uważam, że gra jest zbyt wykastrowana i dlatego też ją zwróciłem, bo stwierdziłem, że mogę grać w Returnala. Retur Returnal jest maksymalnie dopracowany, jakby jest... Osiągnął poziom Ale pytanie, geniuszu. czemu wróciłeś do niej? No bo wiedziałem, że ją za bardzo oplułem i że się... Naprawdę, początek jest masakryczny. Początek to trzeba e, ubić kilka mobów i uciekać do portalu. I, 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 I zrobić jakąkolwiek broń. Ja tego nie zrobiłem. Od razu dodam. Jak się nie dasz trafić, to będzie ci rosła stamina. Ach, tam są takie fajne kombosy. E, mi się początek bardzo izle. Ja o, pamiętam, to tego nie wiedziałem. Ja powiem, ci, nie powiem, widzisz, powiem, no? ci, powiem ci od razu właśnie. Ja mi się początek podobał strasznie, bo e, podoba. Aha, wiem co jest najważniejsze w tej grze. Jeszcze. Przeciwnicy. Właśnie gram w te wszystkie boomer-shootery, którymi, powiem szczerze, niestety garce, bo mnie denerwują. W większości to wygląda jak jakby ktoś bierze jakiś. Podobał mi się Blad, więc zrobię klon Blada i bla, bla, bla. I to wygląda jak ten, ta gra, która mu się podobała, ale brakuje temu takiego sedna. Czyli w, w, zwłaszcza wtedy, że te gry, kiedy wychodziły, to nie były ten boomer-shootery, tylko to były topowe strzelanki, tak? Które sprzedawały nowe pomysły i tak dalej, kreatywne i tak da i tym podobne. Natomiast to, co mnie najbardziej męczy, to są głupi, głupi dziwnicy. Absolutnie bezdennie głupi. Tego w, w, w Witchfajerze są rewelacyjni. Kurczę, tam nie ma takiej sytuacji, o, na przykład, krążają, że... tak, tak. Nie dają się prowokować tak głupio. Nie ma tak, że na przykład, jak wielu tych stoi, że drzwiach ich Nie, oni będą czekać. Są ludzie, którzy. Y... Miałem przeprowadzić kilka ataków. Różne strategie, inaczej w grupie się zachowują, inaczej samotnie. Tak. Rewelacja. to, to dawało mi olbrzymią satysfakcję. Tłuczenie ich. Hedy, hedy są bardzo ważne, precyzyjne strzelanie. Ten pistolet początkowy, on potem dostaje perka. Na przykład, że każdy headshot sprawia, że przy następnym przeładowaniu ten headshot zamieni się od razu w pocisk z krytykiem domyślnym. E, te bronie mają fajne kombinacje. Świetne to jest. I duża w tym zasługa właśnie jest to, że walka jest super przyjemna, przeciwnicy są satysfakcjonujące. Ja się tak dobrze nie bawiłem właśnie w strzelance od czasów e, mhm. Duma i Eternal. Ja bym kupił Returnala i poczekał, aż dopracują do, do, do Witchfire. Tak, z punktu widzenia klienta hmm. lepiej na razie poczekać, bo ktoś bardzo lubi testować, twórcy stworzyli Discorda. Ja teraz jestem na bieżąco w kulturze Discordowej i wiem, że oni to zrobili, czy, im to pewnie nie jest potrzebne, ale wiem, że to można zrobić dużo lepiej, bo Discord teraz może działać jak forum, nie? Widziałem takie profesjonalne jakieś... A, w, 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 tak. Są takie super zrealizowane którzy twórcy mają świetnie zrealizowane te grupy pomocy, i tam, jak masz jakiś problem, to wiesz, po prostu masz różne wątki. nie jest tak, że siedzisz jak na jakimś ircu i cały czas ktoś wraca: oj, zbugowało się w tym miejscu, widzisz 15 razy ten sam problem, a wystarczyłoby, żeby dobrze zorganizować Discorda mm -hmm. i wtedy ktoś sobie wchodzi i widzi: a, inni mają ten problem, dołożę się do niego, dam mój ten, żeby był moje, moje nie wiem, moje parametry i tak dalej. Tak, Więc... tak. to może być hit, naprawdę to może być wielki hit. Dla mnie to jest hit. Nie ma w ogóle konkurencji. Tak. Znaczy, czekamy. Tak, ja tylko no dodam, tak, że tak. DLSS Krójeczka ma wejść do gry, więc Nvidia refleks też. Więc... Tak. O, to, to techniczny. To jest jeszcze Unreal Engine 4, to nie jest Piątka, więc on chodzi bardzo spoko. Ale i tak wygląda gra bardzo ładnie. To jest tak... bardzo ładna. Jest dużo. A jeszcze jest, no, właśnie błędów związanych z Anilem. Tam jest dużo problemów z nawmeszem, W sensie, że warstwą nawigacyjną często się coś zatniesz. To się to, to łatają na bieżąco. A tego był UnStack? Opcja? Tak, była, była okay. opcja Unstuck, nie wiem czy już usunęli, była tak, opcja hmm. tak często było tak, że jakoś wpadniesz, coś ten to jest dużo frustrujące, ja się naklejam na tej grze strasznie, ale to z miłości. <grym> <grym> absolutnie polecam. Um, co to teraz, może tak, może, nie, dobra, jeszcze powiem tak, bo jesteśmy na temacie, w co gramy, więc tak, ja w końcu e, jestem na Baldurze. Mm -hmm. Ty też grasz w Baldurze, grałeś. Grałem, przeszedłem. Skończyłeś już? O skończyłem, kursu. skończyłem. O. Ty jeszcze nie. nie. Nie, bo to wiadomo, ja ciężko, się, że się się, ciężko w ogóle to wcisnąć, bo jest yy, masakra. Baldur, rewelacja. To jest po prostu. No mówię, jest potencjał na grę roku, jak nie grę. No, to znaczy, ja powiem tak. On, on jest problematyczny z tego względu, że on psuje inne gry, o których zaraz będziemy gadać. W sensie, że, dlatego, że nie dlatego, że to są złe gry, tylko on robi. Wszystko... To, co najbardziej mi się podoba w Baldurze, bo można każdy, można absolutnie wiele, większość jest topowa, jakość dialogów. Mm -hmm. To jest to, że dialogi mają znaczenie, że komuś się chciało przysiąść, napisać je, potem rozrysować wszystkie wiesz yy, zależności, kto co mówi i yy, to w sensie kim jesteś jako postać, co w RPGach jest bardzo ważne, co zrobiłeś. Postacie się odnoszą do jakichś absolutnych pierdół, które tam coś poczyniłeś, i to, to jest świetne. wiesz to... też, że postacie poboczne, nie, no, żeby mieć te dialogi, to trzeba mieć z kim rozmawiać, i te postacie poboczne, które gdzieś tam z nami podróżują, też są, no to jest konkretnie. Tak, ale nawet wiesz, poboczne, po mówimy o tych głównych bohaterach, ale jeszcze na przykład spotykasz byle kogo i on nie gada głupot. Jego motywacje są sensowne, jego problemy są absolutnie tak, mm. tak, To nie jest takie pisanie się na odwalsie. I czy nie będziemy gadać o baldu, bo to jest temat już wyczerpany, moim zdaniem, to wszyscy wiedzą. Natomiast chcę tylko szybko zahaczyć o Starfielda, który, wiadomo, Aha. ty nie grałeś? Ja nie grałem. No, po, prostu znaczy, po prostu urlop miałem i nie, nie, miałem, nie, nie miałem czasu jeszcze podejść do tej gry. Na pewno chętnie zagram, bo od Bethesda gry yy, większość większej grałem Fallouty, wiadomo, czy jakieś mhm. tam Skyrim inne, obliwione i yy, no i po prostu. No to jest dla mnie tytuł, który, no nie wiem, chyba, że coś z nim będzie mocno nie tak, ale jednak te gry beta, to są dla mnie gry, które po prostu trzeba zagrać, jeśli się gra w RPGi, to... Tutaj właśnie też tak myślałem i to jest, wszystko się zgadza, twoje oczekiwania i moje zostały absolutnie zaspokojone. Natomiast ta gra już mocno odstaje od standardów. Zacznijmy od właśnie... Zacznę, Ok, bo wszystko zrozumiem, że technicznie to będzie, to był Reskin, nie Reskin. No, resmi, Tak to się nazywa, czyli total conversion do skolima. Fajne perki są na pewno przy wyborze postaci, że możesz mieć. E, to było? Na rodziców się płaciło? E, tak, możesz wysłać dochodów? pieniądze do tak. rodziców, tak. możesz mieć domek. To, to są. To nie jest dużo uroczych rzeczy, natomiast fabuła jest, to jest koszmar. Natomiast po prostu jak przechodzisz z tego świata baldura, z tego świata e, jakiegokolwiek tak naprawdę. Co to jeszcze będziemy mówić dzisiaj? Blasfemus 2 skończyłem, blasfemusa, jeszcze ekspans wyszedł. Już nie w ogóle nie chcę mówić o tym. To jest tak złe. Znaczy, okej, okay, jak, jak ktoś wiesz, nie ma jakichś super oczekiwań i jest 20, zatrzymuje się na tym. Nie, to, to, okay. to, to jest gorsze od Fallouta 4, który na przykład miał fajny setting i podobał mi się początek, mm -hmm. gdzie było jeszcze, to wiesz, tam były te bunk, początek wojny i tak dalej. To był świetny wstęp. Tutaj wstęp jest absolutnie irytujący. Jesteśmy kosmicznym górnikiem, który ma pierwszy dzień w pracy. strasznie jest takie przy, przyspieszone. Tak. osób taka... mówiło, że gra się rozkręca powoli, ale nie fabularnie. Fabularnie jest absolutnie to wszystko popchnięte, e, męczące. Męczą mnie dialogi. Dialogi nic nie znaczą. Tam postacie, wiesz, tam jest tak, że dotykasz jakiegoś kosmicznego artefaktu i nic, to w, nikogo nie obchodzi. W sensie wizję? Miałeś. To takie, <śmiech> <śmiech> chodzić, chodzić, <śmiech> obserw <laughs> chodzić obserwować. <laughs> to pierwsze 5 minut Potem... gry. Pot... Yy, to przylecieliśmy do siebie skądś tam i wcielamy się do, nawet nie wiem, co to, jakieś ligi. No, tak, jakaś jest liga kosmiczna. Tak ogólnie, jakaś, w bal, jak od razu czytam, w Baldużu jakieś konflikty są postaci, czy na przykład powinniśmy jako druidzi przyjąć tam uchodźców i tak dalej, te, bo postacie rozkminiają się, jakaś tam, wiesz, jakiś, pojawia się jakiś, nie chcę spoilować, jakiś duch, z którym będziemy współpracować, z tego. E, takie, wiesz, takie sensowne kwestie i masz mnóstwo wyborów, masz naprawdę, jak twoje zdanie się liczy, możesz być za, przeciw, możesz być czar, czarno-biały i tak dalej. Tam, główna roz, tam główny konflikt w świecie jest taki. Są ludzie, którzy są już, zasiedzieli się i nie chcą eksplorować. I są, jest właśnie liga, która chce eksplorować. <noise> ale czemu chce eksplorować? Bo są jakieś artefakty. Pytasz, czym są te artefakty. Nie wiem, ale znaleźliśmy dwa artefakty, a ty poszukasz więcej i się dowiemy więcej. To jest dosłownie to. Myślę, że to dla jest... górnika typowego. Nie, nie chcę obrać ja, górnika. był pierwszy dzień w robocie o to chodzi. To nie tak, że jesteś zawodowym tak. górnikiem. To. Miałeś dowiedzieć, czy ci się spodoba to i tak dalej. Tam w ogóle ci górnicy, to jest jak to idiokracja. Tam mają jakieś lasery, jeden niby element humorystyczny, nie? ale widzisz tam pierwszy, tam babka go krzykuje. Nie, tym się nie uderza, tym się piorunem strzela tym promienia. <grytanie> Przylatuje potem właśnie ten jakiś e, przedstawiciel tej ligi do was, odkrywa, że ty dotknąłeś artefakt, zdaje ci wszystko. Mówi, a masz tu mój statek, masz to. <grytanie> I sobie <lataj." grytanie> Najgorszy wstęp, jaki widziałem kiedykolwiek. E... Ja tylko chcę dodać lądowanie na planetach. A, no, no, no nie ma latania między planetami. Problemem u mnie Starfielda jest to, co my wyobrażaliśmy sobie, czym Starfield będzie, i on kompletnie tym nie jest, bo jest grom BTSD, jak, jak, jak zwykle, w kosmosie. Niektórzy mówią to w Skyrim w kosmosie, aczkolwiek nie wiem, czy to. Czy to jest... a, właśnie, a propos tego Skyrima w kosmosie, no to gra nie spełnia tego oczekiwania, bo brakuje tego, co było w Skyrimie i w Falloutach, czyli tej organicznej eksploracji. W sensie, że właśnie tam sobie po prostu wychodziłeś, idziesz, idziesz, nagle jakiś... Idziesz do jaskini, tak, nagle to... się okazuje, że jaskinia przenosi cię do innego świata i eksplorujesz podziemia. Coś takiego. To było godziny. takie bardzo przyjemne. Coś tu się dzieje, tu się strzelają, coś tego. Tam masz tak, że to w sumie mogłoby być w dużej mierze grana jak operatora Excela. Czyli masz tabelkę i po prostu wybierasz światy, lecisz tutaj podczas skana, lecisz tutaj podczas skana, lecisz tutaj podczas skana. Strasznie denerwuje to że w głównych questach, odkrywanie tych, tych artefaktów. Te świątynie są Copy play. Znaczy, to nie jest, nawet dosłownie nie przesadzam, to nie jest tak, że jest, bo tam musisz wejść do świątyni i tyle, to nie, nie ma żadnej zagadki, e, straszna jest to twórczość i już w ogóle... No, ale jak się... grane było. Proszę? Grane było, czyli co, w, wciąga ja gra? Tak, gra jest bardzo dobrym, e, ona, ona po prostu uderza w te nuty, nie, zgadzam się, ona, ona uderza w te nuty, hmm, tego rozwoju postaci, o. który jest irytujący... Ale no czujesz tam jakiś postęp, bo na przykład żeby levelować, musisz wy to, z to jest wzięte chyba z Duma i z Preja, to, bo to jest BTS, znaczy, że oni tam właśnie um, chyba It software im robi ten gunplay. Właśnie to jest zdementowane zostało. Nie, nie robili im. Właśnie te też tak myślałem, też okay. tak mówiłem i zdementował to. Oha, okej. Okay. Tak. To jest tylko, to jest plotka, która przerodziła się yy... no, urosła i rozdychała tak, się. urosła, tak. ale zdementowali nie. Okay. Bo Ale akurat... Gantwo jest spoko akurat. Tak, Gantwo jest, jest spoko. Jest, jest teraz nowy nurt, że jest dziwne skradanie się, w sensie, że nie można robić tego niewidzialnego ludzika. W sensie dużo osób narzekało, mi się wydaje, że da się to zrobić, tylko to jest bardziej oparte o sprzęt, czyli musisz mieć sprzęt, który jest niewidzialny i tak dalej. Masz ten. PR. I tu dochodzimy do tego elementu, który jest najbardziej rytujący interfejs. Tragedia. Czyli klasyczny Bajzer-Betezdy, wszystko wrzucone, jest po prostu lista przedmiotów. Przekopywanie się przez. A, to, to jest ważne: wszystko praktycznie można zebrać z tego świata. I tutaj, jakby, tu jakbyśmy podchodzili filozoficznie do Adriana. Jak Adrian chmielesz, prawda? Tutaj do rozgrywki, to byśmy zadali sobie pytanie, czy jest jakikolwiek sens zbierania tego wszystkiego? Może oni i tak system szokowo zrobić, prawda? Jak ktoś grał system szoka 2, to wie, wszystko, bardzo wiele rzeczy można zebrać, i jest tylko tam niesamowite, wymyślono, <laughs> że jest Tak, jak masz w diablo, siatkę. Tu jest jedna wielka lista. Dodajmy, jest... że interfejs, no także, jak masz interfejs, to czy czwarte ekran to jest wielka iluz... grafika przedstawiająca sprzęt, <grym> parametry masz taki Jest ma... bardzo ładne, to absolutnie. Tak. Asety to jest to, na czym nie oszczędzali. Asety są super. Tak. To... Kanapki, jakieś dyski, pamięci, tego jest mnóstwo. To jest. Akurat tamta fabryka robiąca te przedmioty nie próżnowała. To jest Zresztą. prawda, ale ja mam największy problem. Planety, kosmos, eksploracja. Lądujesz na planecie, możesz wybrać, gdzie, gdzie chcesz wylądować na planecie. Niczym się to nie różni. Jest ta, ten sam generowany fragment planety, znaczy ten generowany fragment planety, i macie tak, uwaga, to jest bingo. Uwa, ja, ja wiem. Do, teraz można by zrobić tutaj show. Ja jestem wróżką. Słuchajcie, A? znajdziecie tak, jedną skrzynkę. Piratów, którzy właśnie wylądowali, bazę do odbicia i wieże w oddali. I prawdopodobnie skały. Tak, to jest najsmutniejsza techniczna straszne. Nie chciałem narzekać na nią, ale jest taka sobie. Bardzo to rozczarowuje, biorąc pod uwagę, że są takie właśnie No Okej, okay, miały swoje problemy, ale przynajmniej goście się starali, żeby coś pocisnąć. Tylko wiesz, jaka jest skala No Sky, Sky -ja kontra wielka studi wielkie studio Bethesda. I to tak, to, właśnie to jest, to jest rozczarowujące. To jest rozczarowujące, że to jest takie ten... Jest takie coś, że właśnie to... W Skyrimie sobie chodzisz i nic ci nie, nie wybija z imersji. A tutaj masz... Nie wychodzisz nawet ze statku bez loadingu. W sensie masz tak, loading jest lądowaniem. Potem lądujesz w fotelu i chcesz wyjść ze statku, masz jeszcze jeden loading. Potem podjedziesz chwilę, chcesz wejść do domku, który stoi na pustkoju i masz jeszcze jeden lading. to jest właśnie. Znaczy, Okej, okay, mówię. Wiele osób tym przeszkadza. Można się do tego przyzwyczaić. Ale no, jest to taka szkoda. No. Nie ukrywam panowie, że przekonaliście mnie. no i... Mówię. Jak wspomniałem z... na początku, ja zagram. Słuchaj, to nie, jest tak, ale no, Ja się sobie... spodziewam, że, że, że po prostu. Poczekaj ja, sobie. Się chwilę. Lubi takie gry BTSD, to. Nie, nie, nie. Fani BTSD są zadowoleni. Tak. E, tu można by długo narzekać, natomiast... Więc na mojej liście jest. Tak, poczekasz sobie jeszcze, oni tam... Ha, bo w ogóle tak, e... warto poczekać, bo ogólnie gra jest pozbawiona jakichkolwiek op Na przykład teraz jest, mm, jest ten nurt, żeby gry były jak najbardziej dostępne. To jest super, nie? Na przykład w tym przodu jest Sony, gdzie tam możesz przejść te wszystkie last of w ogóle z jakimiś overlayami dla słabowidzących, słabosłyszących, bez ludzi, bez kończyn, że tak się już brzydko wyraża i tak dalej. Mhm. U bts nie możesz, jak masz, kupiłeś sobie drogi monitor OLEDowy, nie masz ustawień jasności. To jest, hmm. ludzie, widziałem, mam takich ludzi, którzy właśnie kupili taki monitor i narzekają, że po prostu wszystko jest skalibrowane, odpowiadają gra i tam jest jakaś jasność BTS-dy i, i oni nie że to będą poprawiać. Więc e, to jest. Akurat, jak znajdę czas tak, na to. Akurat za to rok, prawie. jak będzie jakaś edycja GOTY, mm -hmm. to będzie super temat. Teraz tak, skoro jesteśmy przy kosmosach. To są ta gry ze Star w tytule. Star Citizen ma teraz jakiś w ogóle Aha. bo jest tak, wiadomo, ta gra już powstaje <grym> 10 lat i to można by długo mówić, co tam jest nie tak, jest dużo rzeczy nie tak. Natomiast e, nastąpiła teraz cisza w komunikacji, o. bo szykuje się w październiku 21 będzie wielki CitizenCon. Jest w ogóle, ogóle jakiś ten, jest trz, nie chcę skłamać, nie chcę wiedzieć, czy jest 6 razy więcej, czy 3 razy więcej osób na ostatnim. Citizen Koniec w 2019. Mają być jakieś ogłoszenia. Zniknęła ze sprzedaży ten e, kampania. Nie można jej teraz kupić, bo będzie coś pewnie ogłoszone i będzie e, rewaloryzacja ceny. E, natomiast kurczę, dzieje się też technicznie, bo jest tak: czekamy na wielki. Nie wiem, czy ty wiesz, co Robert chce zrobić. On chce zrobić bezszardowe MMO. Proszę o. mi to wytłumaczyć. E, pewnie. Czyli to wiesz czy coś no, jak if? Tak. Tylko Yves jest bardziej... Okay. I ma, 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 ma rozwiązania, tak? Na przykład jak się zleci dużo statków w miejsce, następuje ta dylatacja czasu, po prostu w bańce i tak dalej. To jest pytanie, jak oni będą tym zarządzać. Jest mnóstwo pytań w ogóle. Natomiast tak, więc chcą, żeby nie było tak, że wchodzisz, tam przychodzisz do tego Dungeonu aka bunkra mm -hmm. i zjeżdżasz i masz do jak jesteś w innym świecie. No nie. Tam jesteś cały czas w tym jednym, tym, tym, tym... Tak. Tak. Bez instancji po prostu. Tak, okay. dokładnie. Bez szardowy, bezinstancyjny i tak dalej. No i te 10 lat to była, czy tam załóżmy 7, bo tam pewnie to się zmieniło dopiero niedawno, to była praca nad infrastrukturą sieciową. Mm -hmm. I właśnie niespodziewanie, bo wyszła dopiero co wersja 3.2.0, co tam było istotnego. A, nowy typ statku, który ma zmienną geometrię, jest duży. No, to jest długa historia, nie chcę go teraz zanudzać. I nagle niespodziewanie wychodzi 3.2.1 na testowe serwery. I, te, I to jest tylko dlatego, cisną to od razu, bo właśnie ekipa odpowiedzialna za stronę techniczną zrobiła coś. Jest cała filozofia, <grymnie> to się nazywa jakiś tam. E, w, 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 coś z gatunku cloud computingu. Jest książka, którą polecałem, żeby zrozumieć, co Robert co zrobić. <grymnie> Ale w skrócie, z <grymnie> server meshingiem chodzi o to, że masz tą e, konstelację serwerów. Które płynnie przyjmują wszystkie zadania. Czy jak wiesz, jak jest dużo graczy w jednym miejscu, to to płynnie roz, roz, ta moc obliczeniowa jest rozszerzana na więcej serwerów i tak dalej. Jednym z przedostatnich elementów jest, że powstanie tak zwany replication layer. Replication layer to jest warstwa, bo tak jak masz wiesz, w serwer sobie trzyma wszystkie dane. Tak, teraz to replication layer go zwalnia z tego i to, to duplikuje ta warstwa. W sensie, że ona replikuje to, co jest na serwerze. Dlaczego to służyć? jak serwer padnie czy coś, dane nie są tracone i ułatwia to komunikację między serwami. I ta warstwa właśnie teraz będzie wchodziła w tym 3.21. Święta? Tak, jest totalnie, ludzie szaleją. I wraz z tym w ogóle pojawiło się, bo jest na razie jeden układ. <laughs> On jest duży, to jest długa historia. Natomiast. E... Ludzie czekają po prostu, bo to jest takie, wejdzie ten serwer meshing, to będzie lekarstwo na wszystkie Ale zło... były jakieś problemy były z tym, Cały że nagle to... serwer padał i, A je, to, i się to... traciło wszystko tam. A, jakieś... Jezu, oczywiście tam było, wiesz, A, no jak jest... byłeś, byłeś handlarzem, to oczywiście było piekło. Tam wiesz, pakowałeś statek. Wiesz, teraz wyszedł ten nowy statek, który już wprowadza handel na wyższy poziom, czyli poziom symulatora wózka widłowego. Bo do tej pory było tak, że przygotowałeś, klikałeś tam w menu, mhm. cię pakowało tyle teraz. Przygotujesz tym statkiem. Oczywiście masz teraz całą procedurę, musisz prosić o dokowanie na osobny pokład e, dla handlarzy i tak dalej, cargo. I, I, <laughs> I co, właśnie. pustkiem jeździsz? Jeszcze nie, ale na razie pakujesz go za pomocą Grafgana. Więc Gravity Gunem przyjeżdża ci winda z towarami, albo to jest taki statek zrobiony jak trochę taka paleta, tylko że jest antygrawitacyjna, że masz takie wystające, promieniście palety, na które układasz ten e, zaczepami paczki. I trwa, wiadomo, i przychodzi. Teraz już to jest rozwiązane, ale było tak, że, właśnie, jak byłeś handlarzem, miałeś przygwizdane, bo to serwer się zawieszał i traciłeś to wszystko. I teraz teraz są, te, są oczywiście różne tam, powstały w międzyczasie różne systemy zabezpieczające. No i teraz to jest ten ostatni, który ma to zabezpieczyć do bo problemów była cała masa, tak? Ostatnim wielkim aktualizacją było 3.18. Ono sprawiło, że to była aktualizacja persystencji, czyli mogłeś już zrobić bazy w grze. Czyli jak coś zostawiłeś w danym miejscu... To brzmi trochę tak, jakby oni wymyślali rzeczy, które już trochę były kiedyś wymyślone przez kogoś. Trochę tak. Znaczy tylko, że w sumie tego nigdy nie było na taką skalę, nie? Bo to wiadomo, chodzi o to, że to było... Ta, chodzi o to o skalę. To czy znaczy to trochę to... na pewno muszą... No, jeśli wspomniałem o Iwie, no to w Iwie też mieli to, że przecież te serwery, tak jak mówisz, jeszcze spowalniali czas, ale też przerzucali całe bitwy na osobne serwery, to się dynamicznie działo. Ja zakładam, że to jest ich system, który oni mają, że tak powiem, u siebie i, no, i tyle. Nie dzielą się tym, eee, więc każdy sobie musi zrobić swój. Tam jest trochę inna skala, bo wiesz, pamiętaj, tam masz tak, że... Mm, oni tam zrobili dużo ciekawych rzeczy. Zrobili takie coś, co się nazywa Object Container Streaming, czyli że, bo to masz grę właśnie, w której w sensie nie masz żadnych loadingów. Wiadomo, na początku się coś wgrywa i, i tyle, ale potem cały czas masz tą imersję, że jesteś ludzikiem, wchodzisz do statku, wsiadasz w fotelu, wstajesz z fotela, Statkiem wlatujesz do innego statku i oni tam zrobili system właśnie tego zawierania się obiektów, tego object, containerów, czyli właśnie, żeby z punktu widzenia serwera i tak dalej, sobie to ułatwiać i klienta, że masz po prostu mapę w mapie, o w tym, w tym sensie. Czyli planeta jest, z odpowiedniego punktu widzenia, jest, jest tylko punktem na niebie, ale jak podatujesz, to to jest nagle, wiesz, rozwija się do systemu najpierw gruntów i tak dalej, a potem do poszczególnych jaskiń, miast i tym podobne. Więc tam jest dużo ciekawych takich rzeczy, tak? Wiadomo, to gdyby to miało być ograniczone do tych 100 osób na serwer, no to, to już wiadomo, to mają rozwiązania. Natomiast oni chcą to zrobić... <grym> Właśnie nie wiadomo, to jest, to jest coś niemożliwego. Jestem ciekaw, jak to będzie... To jest, no... Na stówę pierwszą rzeczą, pierwsza rzecz, która jak wyszedł ten... Jak rozszerzyli żeby osób na serwerze do stu, i to, że rzeczy zostają, to ludzie zlecili się w jedno miejsce i zaczęli A, robić raczej. wielkie zloty statków. I to działa faktycznie, więc jest ciekawie, to jest strasznie śmieszne, wszystko, co tam, co tam się dzieje. Więc w każdym razie teraz jest, żeby nie przedłużać, bo to, o tym mogę długo gadać, bo jeszcze weszła tam w międzyczasie taka gra w grze, czyli Arena Commander, że możesz sobie poćwiczyć, nie musisz tam już dwie godziny. Jak, jak, jak klanych sobie chciały robić bitwę klan na klan, to musiały dwie godziny logistykę us uskuteczniać, zwozić sprzęt i tak dalej. A teraz po prostu robią sobie lobby i na, nawalają się właśnie na, tam, na, na takich multikowych czysto e, rozgrywkach. E, więc tego jest dużo, jest wielkie święto. Jestem bardzo ciekaw, co zrobimy. Po prostu zmieścimy się czy w tym miesiącu, może po tym, z tym, ciekawe, czy pokażą ten. Aha, no i ciekawostek jeszcze w związku z tą aktualizacją. Pojawiły się punkty skoku do innych układów. Ludzie szaleją. Jak w mas efekcie? chodzi ci o to? Tak, że jest? tak, dokładnie, jak w mas efekcie. I to, jest, to, to nie było mi to zwyczajnego, w sensie, tylko to jest wyzwaniem w starym W star widzeniu masz prędkość poniżej, yy, masz skoki poniżej prędkości światła, tak chyba z 0,4. Jest trochę się lata. I do tych punktów nie mogłeś dolecieć. Nie, nie miały tych sygnatur, które pozwalały ci tam skoczyć, więc ludzie musieli skoczyć. Le lecieć na trasie, która jest najbliżej, czyli skacząc z planety, która jest najbliżej trasy przelotowej do tego punktu skoku, zatrzymać się i dalej lecieć konwencjonalną prędkością. <laughs> Więc to były, wiesz, to były te wyzwania, jak z, jak z tego. Okay. Rozumiesz, czyli zatrzymują tak. się, nie, 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 nie skoczą już na przestrzenie, jak to się tam nazywa kwantowo, tylko musieli zatrzymać i pyr, pyr, pyr na silniczkach, <laughs> już dolecieli ci psychopaci. I robią zdjęcia, i tak dalej. i ten, A stara się jest słodkie. To są takie eventy, jak było na przykład w Odkrywanie Świata w Elite Dangerous. Czy gdzieś tam też były też szczury paliwowe, że jeden gracz leciał gdzieś tam do dalekiego układu, a reszta mu dostarczała paliwo, i tak dalej. A to jest takie przez mhm. słodkie. E, więc nie, jak zawsze, nie polecam się zainteresować, bo ten, ale y, największy. No, o, mamy Ciebie od tego. Tak, dokładnie, coś to pytajcie. O. <laughs> w ten sposób. E, co pięknego teraz, z pięknych gier e, BeamNG. Ktoś z Was jest fanatykiem? Ty grałeś, mówiłeś. Ja raz. grałem, jak wyszło to. Na samym A... początku trochę sobie z samochodów z górki pozrzucałem. No, więc. To zaczęło, BeamNG to jest gra, która zaczęła jako duchowy spadkobierca Rigs of Rods, czyli po prostu gra samochodowa z tak zwaną soft body physics, czyli te ciała się gieły i tak dalej. Mm -hmm. I myślałem, że to nigdy nie będzie nic ponadto. W sensie, taka, taka śmieszna... Taki wie, do zabawy, do zrzucania, dokładnie. do jakichś zderzeń i Jak tak dalej. To Powder Toy, tylko że tym razem dla fanów tego. A to się okazało, że to przez te, nie wiem ile to już jest, 10 lat, Nadal kosztuje 89 złotych, Polecam każdemu kupić, żeby wesprzeć tych gości. Eee, to się rozwinęło w prawdziwy symulator. Mhm. W, tym, w tym jeżdżą kierowcy w bo to jest naprawdę, jak masz kierownicę i tak dalej, to z uwagi na to, że to jest wszystko fizyczne, każde koło, zawieszenie i tak dalej. To jest, bo to na początku nie wiedziałeś, działało tak koślawie, nie? bo to ciężko było połączyć ten, ale naprawdę to śrubowali przez te lata. I teraz to jest najlepszy symulator w WRC jaki jest na rynku. W sensie bez licencji i tak dalej. Ale działaj. Właśnie, jak masz jakiś takie skomplikowany system, ludzie mają jakieś, wiesz, te takie fotele w ogóle na tych wysięgnikach, no to nie ma lepszego rozwiązania, bo to jest jeden do jeden w prawdziwa fizyka przeniesiona do tego. I tak, i rzeczą, która brako której brakowało, na przykład mi, było wsparcie VR-u. Z racji tego, że to jest w ogóle ultra jakiś rzadki silnik, nazywa się torque 3D open source'owy. Oni nie wzięli ani Unity, ani Unreal, ani czegoś. Mieli na Unreal'u to zrobić, ale właśnie podjęli decyzję, będzie Torque d To nie sądzimy, że to będzie możliwe, ale okazało się, że to jest możliwe i działa świetnie. I, tylko, i o tym tylko mówię, bo po prostu to jest rewelacja. Najlepszy reakces, chyba, jakiego znam. To, że to VR z... działa, czy nie działa? Działa. Działa, działa świetnie. Okay. Czyli okej, okay, to, to działa kontrowersyjnie. Czyli prostu... dodano VR ostatnio. Tak? W skrócie, bo tam jeszcze oczywiście cały czas dodają samochody. Przemodelowali teraz system, jakiś tam nazewnictwa patrzy, optymalizację. Tam w ogóle to, to teraz wygląda, jak nie byliście w tym. Przypomina trochę. Grę, że przypomina grę na stówę. o. Bo to było takie, takie dziwne zjawisko, że po prostu coś tam sobie ustalałeś jakieś zasady, i robiłeś śmieszne filmiki do netu z gatunku kraksy i tak dalej. Tak teraz masz tak, że masz otwarty świat, masz dynamiczną mapę, która się wiesz, wiesz, że jest świetny efekt. Masz taką wiesz, że Po prostu, że siedzisz w danym miejscu. Wciskasz mapę, i cię wciąga do góry, i ten, e, bardzo fajne. To było oczywiście w normalnej wersji, wiesz że to przynieśli jeden do jest ekstra. E, no i masz tam, wyjedziesz że mapie, robisz wyzwania, jakieś wyścigi, to możesz sobie włączyć ruch uliczny. E, nie, naprawdę, to jest po prostu dla samochodziarzy e, tip, top tytuł. Polecam sobie wrócić i po prostu zobaczyć. To cały czas jest gra, gdzie ty sobie ustalasz tam zasady mm -hmm. i tak dalej, bo nie ma, nie ma multika. Na przykład, czy jest tam chyba jakiś eksperyment, oni mówią, że mają problem z danymi, bo ten samochód to jest, wiesz, konstelacja tych. Ukła... Tych punktów, które się cały czas zmieniają, to musi lecieć przez sieć. Więc lokalny multik jest możliwy. Eee, sieciowy coś tam z tym robią, więc pewnie zobaczymy. No, technologia idzie do przodu. Tak. Może właśnie wykorzystają AI do tego? Nie, kto wie. Nie? No, mam tu zapisane, że jest wersja 0.3, to jeszcze trochę numerków mają, no tak, by no, ją skończyć. Słuchaj, właśnie chciałem powiedzieć. Że oni są o tego świadomi. Napisali, że 0.3, nie mają zamiaru się zatrzymywać. <grym> jeszcze <grym> dużo przed nimi. Super podejście, po prostu jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak to, ten, jak to im tutaj wychodzi. Dalej. To tylko taka informacja. Skończyłem Blasphemous 2. dwójkę i rewelacja. Mhm. Ty byłeś Blasphemousowy? Nie, a okay. nie znam w ogóle tytułu. jedynki nie kojarzysz? Nie. To jest taki ten, trochę, właśnie ten, no e, mocno religijny, grał, mocno religijnym. Mi się wydaje, że to mogliby zrobić też, też Metroidowanie. Metroidowanie. Ach, ty nie znasz nic, dobra. Nie, a nie w ogóle nie, nie, nie pierwsze słyszę. Ach, dobra. najbardziej, jedna z najlepszych metroidowanie, jedynka i dwójka. To jest trochę jak, nie, o w Oli grałeś. To właśnie to z tym, e, jedynka dla jedynki jest tym, czym Ori 2 był dla jedynki, bo dwójka była dużym skokiem, moim zdaniem. Ale platformówka to jest? Tak. Platformóweczka, rysownie rysowana grafika, pixel e, Trudne walki. Dwójka jest takim streamlinem. Jest dokładnie taka sama jak jedynka, ale nie. W sensie, że wszystko tam jest wyszlifowane. Wydawało się, żeby, wymyślałem, że to będę znudzony w ogóle, że zagram w tą. Jest dwójkę, pomyślę sobie, no fajne, ale po co ja grałem w jedynkę? A okazuje się, że. E, Jedynka ja to w ogóle gra z Kickstartera. Tak. Mm. Z, tych, z tych pięknych czasów Kickstartera. A oni tam nie zebrali jakichś dużych kwot? Więc... Nie, niszówka. Tak, Zupełnie niszówka. Tak, ale tak. postarali się, coś się tam szlifowali przez 5 lat chyba. Teraz dwójeczka. Bardzo się dobrze bawiłem, jest bardzo płynna. Wszystkie Tam były takie problemy, z się, jakieś kolizje w jedynce. A i dużo było, No, tak. te, bo to była walka, to było frustrujące. Coś tam wydawało się, trafiłem go. Nie, nie trafiłem go. I dwójka, dwójka jest pozbawiona na tych błędów. Jestem pod wrażeniem, bardzo mi się podoba. Mówię nic, co bym powiedział, że to jest messiaż gamingu, ale naprawdę mm -hmm. przyjemny tytuł. Potem tak, widzę, że ty wróciłeś do Sygnalisty. Wróciłem. Co ty to, to skończyć? Sygnalist bo... znasz. Dobra, słuchaj. Sygnalist to e, Jakby to ująć, kwintesencja rezydentów tych starych. Tak? Kamera PPS trzeciej osoby, takich ten... Um... No ale jest trochę wizometrycznym tym rzuceniem. Tak, rzut jest mhm, taki wizometryczny, ale, ale wszystkie te zasady, czyli save roomy, zwalniasz jak chcesz strzelać, yy, mapa... Tak, zagadki. ale jest też dużo silentów, no bo to jakby... A no tak, tak. To jest właściwie mix, więc to jest trochę takie uspółcześnione. Uspółcześnienie tego gatunku, tak naprawdę, i dostosowanie do czasów współczesnych. A, właśnie to powiedziałem. Ale... No, jest rewelacyjna, tak. To, to robię dwie osoby. Tak. Plus osoby o plus zespół audio. I tego w ogóle nie czuć. To jest taki klimat hard sci-fi, gdzie masz kurcze niemiecki wszechświat. Niemiec, niemiecki podwój kosmosu i wcielasz się w robotach, który odkrywa, co się dzieje z jedną stacją. Co się stało. Jest tajemnica, tam są kwestie twojej tożsamości i tak dalej. To jest dobre. Tak. W życiu nie przypuszcza, że w takim. Może powiedzieć małym Indyku, ale to jest prawdopodobnie gra tego, znaczy tego roku, ubiegłego, minionego roku. E, ale. Znaczy, na początku to jak, jak to się oglądało, to jest taka edgy, stylistyka. Mangowa. Tak, tak. tak, tak. To, tak, to tak, może odrzucić. Tak, 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 taka się wydaje, a po prostu nakładli dużo napisików i to ma być takie. Jesteśmy zasypani bodźcami, nie będziemy się zastanawiać. Otóż nie jestem tam, tak jak powiedziałeś, dużo pytań o, to, o tożsamość zadawanych i, i to się spina. Ja jeszcze tego nie skończyłem, ale... Ja też nie jestem na pierwszym bosie. I, 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 I system... Ja już, ja już jestem dalej, no nie będę mówił gdzie, bo to tam są duże spoilery, ale jeżeli ktoś lubi mało straszne horrory, bo czasami niektóre horrory To znaczy jest są... strasznie ponury klimat. czego znaczy znaczy się klimat boisz. klimat jest... jest... Ty, się, ty się tego nie bałeś, tak? Ja jestem dosyć strachliwy, trzeba dodać, jeżeli chodzi o horrory, ale nie ma jakby Tam przede wszystkim chłonisz klimat, więc to jest taki klasyczny. To, to nie jest Five Nights at Freddy's, OK? Że wyskakuje Jezu, ci coś na twarz i po prostu i będziesz krzyczał. A to, to zupełnie mi... nie tym nie To tym, nie no jest gra. przygnębiające, bo tam jesteś na jakimś. Ten, na odludziu kosmosu, na końcu układu. Tak. Nie ma szans na ratunek. Yy, zapomniana ta placówka, która jest... No, jest, jest rezydentowy system zarządzania, albo silentowy, sześć tylko slotów, jest radio. Tak, dużo takich nawiązań fajnych. Bardzo fajne są zagadki. Zacznijmy od tego, że gra eksperymentuje, często zmienia na przykład... Yy, jest takie płynne przejście między tym widokiem, a yy, często... Zagadki są kreatywne, Czułem przez... się jak w Finalu. Niektóre... niektóre jak, jak ktoś grał w Finalu siódemkę i pamięta te odczucia, jak nagle... Wchodzi się i widzi się jakiś wielki... No na przykład winda. Wielgach, no ona była cała, ona nie była na silniku gry, tylko jakby jeździłeś, to był chyba renderz, nie? Jakby jak tak, final, to by renderowane i, toła, jak, tak. jak, jak zjeżdżałeś, to tutaj też są takie mam odczucia, jak są te zagadki. Tak, jakie są zabiegi. Takie sobie do tego, jak masz, chcesz się zaskoczyć grą, nie wiesz, czego się spodziewać, to jest właśnie, bierzesz sobie sygnał. Sygnał jest, jest mega. Me, mega, to tak w ogóle znikąd. Znikąd Znik, przyszło? Okej, okay, tak, wróciłem jeszcze do romantik no, to jest taka to ta komórkę i sobie. To jest taka gra o układaniu. Tak. Mapki z. zen. Tak, no. tak. Czy coś tam się zmieniło? Coś tam teraz jest, nie wiem, jest bardziej zgamifikowana, czy jest czysto relaksujące? Ma, ma, mam kuzynkę z Grecji, która po prostu się wciągnęła w gry. I po prostu. Jak z Grecji? To jest taki żart. Aha, okay, ale dobra, <laughs> ale, ale e, ona. Nie, ona grała jedynie WoWa w życiu i nagle tak. właśnie pokazali mi do Romantic, Islanders, ten nurty gier takich relaksujących. Ona już się nie relaksuje, tylko nakręci kręci jakieś tam kosmiczne po prostu wyniki w tej grze. Więc... Czy tam się coś zmieniło od premiery? Bo ja grałem na premierę trochę tych... Tak, do yy... Romantic, o, o dziwo, tak. I to było po prostu takie układanie, punkciki tak. liczone i... Aśkolwiek można było przegrać, jak się skończyły tam gdzieś jakoś No te... tak, nope. tak, bo to sandbox w ogóle nie ma sensu. To, 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 to. Znaczy, mo mo można sobie tam pikać? Nie, nie. Tej chodzi o to, dodali flagi. Nie było flag na początku, też dla mnie to było nowe, że czasami trzeba od, otoczyć konkretny kafelek, żeby dostać konkretny, bo to jak już nie wie, jak, jak znaczy karkazony, albo cokolwiek, jakąkolwiek układankę, nawet można powiedzieć, że są takie puzzle. Mamy heksy, które układamy, no, no, i, no i w zależności jak sobie to rozplanujemy, jak są takie same kawałki krajobrazu, punktujemy więcej. Ogólnie są miasteczka, pola, lasy, rzeki. rzeki trzeba tak. to składać, tak, żeby, żeby kolejka. miało to, że tak powiem... Tak. Tak. Tak, większy sens i tak. wtedy I się dostaje więcej punktów. To tak? się estetycznie ładnie układa, krajobraz, który budujemy. A jakieś tryby nowe wprowadzili, że nie wiem, że się można z innymi porównywać. Ale to jest coś, czy... wyzwanie jest, tak. Bo... Czyli jest coś. No, fajnie, ono no, jest, fajnie. jest jakieś kompletnie makabryczne. Ja, 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 tylko przypomnę. ja się troszeczkę czuję jak na, jak w czasach RKD, kiedy szło się do salonu gier. To jeszcze czuję, bym rzucał, rzucał okay. ten, ten, ten żeton i muszę wykręcić, grać jak najdłużej. I tak się czuję właśnie w Doge Romantic. I ja na początku jak, jak, jak grałem, ja, ja tego nie czułem, ja sobie tam układałem na fajne. A, ale można spauzować, wyłączyć i wrócić później. Można. Okej, okay, jest. Tak. Oh, ale właśnie teraz y, pojawiła się właśnie tajemcza kuzynka z Grecji, która. Nie, 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 ona chce grać jak najdłużej. Więc ja na przykład grałem 30 minut, ona gra 2 godziny. Okej okay? na tym samym, bo ona, ona zrozumiała. Na przykład są, możesz zrobić tak zwany Perfect Placement, czyli z każdej strony heksa jest dopasowane. Czyli tu masz lasek, tu masz rzeczkę, tu masz pusty i wtedy dostajesz dodatkowy kafelek. I ona to jest tak, że ja idę spać, budzę się, ona dalej gra. Więc ten Dor Romantik ma właśnie potencjał ja myślę. Na, na... Tak, 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 więc to jest jest o wiele większa głębia niż, niż myślałem. To nie jest tylko rozwiązywanie. To jak był jak bardzo fajny rówki, pomysł. Tak, tylko tak chciałem tylko rzucić i to jest przede wszystkim bardzo ładna gra. Też zrobił notabene planszową wersję. Tak. I jeszcze jest Islanders, to jest układanie, tylko to jest... Islanders jest, jeżeli ktoś nie grał... Na początku też właśnie też sobie uku, układasz sobie budyneczki na wyspie, ale w zależności z czym sąsiadują, dają plus dodatkowy To nie jest to, że później zalewa tą wyspę? to nie, to, 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 nie, to to nie tak. gra. To, było, nie, to, to był było. Dead Island. Dobra, to tak, żarty. Jakiś flot. Jakaś taka był, była. to sobie spoiler. To to. <laughs> był, ale... Nie, Dying Light 2, przepraszam. Ja, ja, ja mylę te... Ja mylę te... Ja mylę te, te tytuły. No to, to można powiedzieć. Co są. Ale to, tylko chciałem powiedzieć, bo te gry istnieją i to jest taka zupełnie inna dziedzina gier. Zwykle się za, zapomina o tych grach. No, to, to tam, coś tam sobie poklikają. No fajne, fajne, ale jest o wiele większa głębia. I wróciłem trochę odgrzewanie trupów, mam, bo Unravel 2. Też ja myślałem, że Unravel to taki jest. Ja gram z dwie osoby oczywiście w Unravela. Jaka ta gra jest dobra? Tak. Nie przypuszczałem, że gry koopowe. Czy pamiętasz, kto to robił? Znaczy... No, to jest od Ubisoftu. Nie, nie, to z Electronic Arts. Elektronic Arts, to... Arts, tak, tak, tak. Electronic... Arts. A, tak, tak, A, tak, bo ja pamiętam, oni to mieli na swojej konferencji. Tak, to był ten I w od... tym momencie ona wyszła w trakcie tej konferencji, powiedzieli, że ona właśnie w tym momencie tak. wychodzi. Ja ją kupiłem i przeszedłem. <laughs> znaczy, przeszedłem. no Ograłem bardzo dużą część mhm. wieczorem jeszcze. Ja właśnie, dwie ]łem. osoby. Pamięm za To był jakiś zestresowany pan, pamiętam, z drutem kolczastym wytatuowany na dłoniach, bo pamiętam, że wszyscy go za, za, zapamiętaliśmy go, bo był taki mało medialny. Że wyszedł bardzo zestresowany. To chyba jeszcze E3 było. Nie, to było 100 lat temu, tak. to, to chyba jeszcze wiosenie, było E3. Wiesz, bo to ci twórcy czasami coś, fajnego tworzą. To był program odkupywania win przez EA. Nie, no tak, to wspierali Więc... te małe... ten tych... Tak. Potem no, był ten tekst drugi... tak i tak dalej. no, no. no. Tak. Przyjemna. Gierka super, ale na dwie osoby. Na dwie osoby no, trzeba nie? mieć tą drugą osobę no, gdzieś na kanapie w domu. Tak, i... Ja tu wrzucę jeszcze. Tak. E, Albo e, online, oczywiście. Dwie gry, które wyszły. Ja tam, jedną nie grałem zupełnie, bo ona wychodzi w tym momencie, bo to są teraz te czasy, kiedy gry wychodzą. Jak zapłaciłeś 100 zł, to dostajesz za rok, mhm. 200 zł za pół roku, 300 mhm. zł teraz. No więc, e, to War Faraon. Wydaje się bardzo fajnym pomysłem, natomiast e, nic nie, mówię, nie pograłem na razie. Natomiast. E, to są. To, jak się jest, Nie jestem ultrasem. Mm -hmm. Ultrasi mówią, że najlepsze były Warhammery Total Warowe, chyba okay. że ktoś kocha jakiś gatunek. Mm -hmm. A reszta jest kontrowersyjna i widzę, że tam już jakieś kontrowersje wokół tego Total Wara są, bo są jakieś negatywne recenzje na forach, więc nie wiem, co chodzi. Wydaje się bardzo fajny. Mm -hmm. Jak tylko to działa bardzo miło. Natomiast no zobaczymy. Będzie premiera 10 października. To już. To człowiek zobaczy, co tam poszło nie tak i tak dalej. No. Ale niespodzianka, w którą trochę zagrałem, jest serial Expanse. Wszyscy go mówili, że jest bardzo dobry. Aż sobie to, Nie, nie chcę się teraz, wiesz, lansować rzeczy tam książki. Bo... <laughs> odkryłem, odkryłem audiobooki sam audiobooka. I faktycznie, Expanse to jest fajny uniwersum. I. To jest w ogóle super niespodzianka, to skrzyżowanie z grobów. A to nie jest Telltale? Dokładnie to jest Telltale. Okay. Telltale to jest, bankrutowało i tak dalej, były problemy z płatnością dla pracowników i tak dalej. Nie mieli to gry na spokoj jakości, tak? tylko jakoś to było totalnie One się bardzo... za dużo. Przejadły za dużo. Co w pewnym momencie zaczęli chyba ich dużo wypuszczać, i ta jakość chyba nie była taka, bo ja już tam zauważyłem, że to jak w jakichś tam pierwszych częściach te w moje wybory, nie wiem czy one miały znaczenie, przynajmniej ja miałem a, wrażenie, tak. że one mają znaczenie i, tam i coś się tam działo. Ja, ja mówię, czy a czy... później w tych najnowszych było tak, że niby dokonywałeś jakiegoś wyboru i chyba nic, się, nic tak, nie, nie, tak, tak. Nie, nie miało znaczenia, nie? Więc ja, a to było najważniejsze. W Boże, ten, oni chyba było. mieli taki boom, jak wszyscy go odebrali, czyli ten Walking Dead to był hit, wszyscy to kupili i przeszli, a potem już nikogo to nie interesowało, trochę formuła się przejadła. A mieli wszystko, Nie, gry o tron. Powrót do Batman, przyszłości. Batman, a potem ten um... Minecraft był nawet. Tak! O jest... Minecrafta grałem i tego The Wolf Among Us chyba. Tak, The Wolf Among Us był, Louis Louis Louis, był tak. świetny i chyba nie będzie powierany. dwójki. Podobno powstaje. A przecież się twórca i dał wszystko do domeny publicznej. Jest, tak, na się jest jakaś wojna, masz rację, tak, jest jakaś wojna teraz. Bo teraz boję punkt. się, że nie, powsta, nie powstanie, bo The Wolf Among Us był świetny. Okay. To jest tam ciekawy komiks. No, jak nazywa. ten, e, e, Expanse? Yes. I niespodzianka, jest, jest oczywiście jak z na Epiku. Mhm. To jest taka trochę jakaś flaga, tak? Coś uwaga, coś może być nie tak z grą, często tak jest. E, więc tak... E, pierwsze wrażenie, super jakość. Strasznie dobra mimika postaci. Ja wracam znowu, o, przepraszam, nie chcę tak najeżdżać, ale Starfield ma fatalną mimikę postaci. Wydawać by się mogło, że w XXI wieku to można już dopracować. Nie, tam jest koszmar, postacie patrzą się na ciebie jak martwe. Tutaj jest bardzo przyjemnie. jest e, Fajnie to z prequel, <laughs> więc... E, Wydaje mi się, że to będzie można zarówno nie znając świata, odpalić sobie, mhm. jak i znając. No okay. e, jest bardzo przyjemne. Bo Jestem dosłownie pół godziny sobie tylko zobaczyłem, jak to się rozwija, jakie są dialogi. Ale to jest klasyczny model telltale'owy, tak? Chodzimy. Jak graficznie wygląda? Jest jakaś taka rysowana grafika? Tak, jest rysowana w stylu telltale, ale to jest bardzo wysoka jakość. To nie są takie. Bo pamiętam, że w pewnym momencie to było takie strasznie paździerowatny. Chyba jak ten Walking Dead wychodził, to, to było trochę przestarzałe. A tutaj to są naprawdę wysokiej jakości modele, świetnie oświetlone, klimatyczne, bardzo dobrze animowane. I tam są tam dużo, dużo fajnych elementów, bo spurszanie się z zewej grawitacji. Więc to jest fajne. Ale mówię, to jest ten, tam, To wychodzi też chyba nadal. Nie wyszło w całości. Nie chcę teraz mówić. Ja sobie to ogram bo dawno w taką. No W ogóle właśnie problem jest taki. Znowu Baldur. Bo Baldur ma to samo, plus gameplay. Nie, bo tam też masz, jak masz dialogi w Baldurze, to też są tak niesamowicie zagrane i tak dalej. Ja słyszałem w ogóle, że w Baldurze wszystkie dialogi są mu kapowane. że nie wiem w tym prawdy, bo ktoś mówił, że ktoś mi tam dawał jakiś wywiad z twórcami. Myślałem, że to mają jakiś, tak jak na ten celeb ma, że ma te algorytmy, nie? Animacji twarzy i postaci, i to wychodzi fajnie. Natomiast no, Baldur jest to z w ogóle jakiś kosmos. To z, może, mogliby, pewnie, nie, nie jest tryb, że wycinasz gameplay i masz tylko dialogi w baldurze, to na jest świetna gra. No, ale za, załóżmy, że jeszcze są ludzie, którzy cieszą się z gier, które nie są gigahitami i tutaj pojawia się Expanse. Nie wiem, to pewnie będzie warto kupić, jak wyjdzie na inne platformy, jak zawsze. Z early Access? Nie. To chyba wychodzi w tej postaci jakby Walking Dead, czyli te sezony... Wiesz, rozumiesz, okay. rozumiesz tak, no, tak, tak, są tak, odcinki, tak. nie, to nie wyszło w całości. O, to ja dorzucę jedną grę od siebie. O. Mortal Kombat 1. Jezu, tak, przespaliśmy to zupełnie. I jak ten Mortal? No, gram. Mhm. Gram, tylko ja jestem nietypowym graczem Mortala. Tak i dla fabuły? Bitek, bo ja gram tylko dla fabuły. Okay. To znaczy nie interesują mnie te tryby tam wieże i w ogóle liga i tak dalej. Słyszałem, że jest to dobrze rozwiązane. Jak zawsze w tych już nowszych grach trzeba być połączonym z internetem. Podobno nawet do singla. Tak, nie wiem, bo mi internet ciągle działał, nie miałem problemu z serwerem, mhm. ale słyszałem, że jak się gra single player, kampanię i nagle nagle cię odepnie od internetu, to może być problem. To przez to, że tam się jakieś przedmioty zdobywa później do tych online onlineowych e, zmagań. E, no, mi się super podoba. Znaczy mi się w ogóle podoba to rozwiązanie. Oczywiście mówię, z perspektywy gracza, y, który gra kampanię sobie i nie jest zainteresowany jakąś tam grą kompetywną. tak. Y, y, znaczy. Y, żeby dla tych ludzi, którzy nie wiedzą na czym polega, na czym może w ogóle polegać kampania w Mortal Kombat, po prostu to jest film. To jest film CGI zrobiony bardzo fajnie zrobiony. To jest na poziomie, no, no jest jest naprawdę, no jakby ktoś to wcześniej dobrze przygotował, wyrenderował, więc, więc Ale tak to wygląda. On jest generowany w czasie rzeczywistym chyba, nie? Nie, nie. O, to nie? jest wszystko nagrane. To jest wszystko nagrane i w pewnym momencie y, oczywiście no, co, dochodzi do bójki tak? i hmm. tych momentów jest bardzo okay. dużo, no bo na tym polega hmm. gra. Y, więc jest CGI, który trwa na przykład, nie wiem, 3 minuty, 5 minut i nagle dwie postacie się tam ze to sobą znaczy... mają, y, zaczynają naparzać i jest takie, powiedzmy, płynne przejście, bo niestety ja nie wiem, z czego to wynika, może będzie patchowane, ale jest problem taki, że trochę przycina. Powinno być yy, yy, płynne przejście bez loadingu, przynajmniej gra. próbuje to zrobić, ale zawsze jakieś tam mikro przycięcie jest. I nagle wchodzimy już do tego 3D takiego yy, nogrowego, tak? I jest gameplay. Nawalamy się, nawalamy, wygrywamy. Nie wiem, co się stanie, jak się przegra. Gram na poziomie normalnym, czyli pewnie mega łatwym. Yy, I jeszcze żadnej walki nie przegrałem. Nie wiem, bo. Niektóre walki wyglądają tak, że w sumie chyba mógłbym przegrać i może coś by się zmieniło w tej fabule, mm. ale wątpię, że tak jest. Ciekawe. Ale kto wie. Tak czy siak walkę wygrywamy i filmik leci dalej. I to się jak film ogląda i tu akurat w tym przypadku myślę, że spokojnie można by było powycinać z tego dobre nagranie. Nie wiem ile tego, ile, ile tego by było, bo jestem na jakiejś tam powiedzmy czwartej, piątej godzinie. No to by było całkiem sporo, bo tych walk tam nie ma, nie ma za dużo. Te walki są szybkie i później leci ten CGI. Fabuła jest niezła, wciąga. Najważniejsze jest to, to nie jest żaden spoiler, ale w poprzedniej części świat został zresetowany. Zreset świata, mhm. Jest reset świata i Liu Kang wymyślił sobie, jako nowy taki Bóg, wymyślił sobie, że wszyscy się będą kochać, wszyscy się będą lubić. Mhm. Taki świat stworzył, no ale Okazuje się, że jednak chyba ktoś ma inny plan i zaczyna mu w tym mącić, no i jest starcie. Najciekawsze jest to, że turniej Mortal Kombat nie jest mortal, hmm. bo starcie między światami nie jest na śmierć i życie. To znaczy, te walki nie są na śmierć i życie, Aha. przynajmniej na początku gry. Hmm. Więc, co jest jeszcze bardzo fajne, że fajne jest wprowadzanie bohaterów, Wiadomo, że to jest powiedzmy jakaś inna linia czasowa, tak? inny świat, ale każdy bohater ma swoje moce specjalne wyjaśnione. A. Czyli na przykład ktoś, kto walczy bez wzroku, jest pokazany jak traci ten wzrok, a jest mhm. później pokazane, jak odzyskuje tę tak? możliwość, że tak powiem, widzenia już nie oczami. W jaki sposób, nie wiem, ktoś dostaje powiedzmy rajden moc piorunów skąd się to wzięło i to jest wszystko, każdy bohater po kolei jest, jest tak wyjaśniony, bo też te rozdziały są takie, tak, żeby kolejnych bohaterów co rozdział wprowadzać, są plot twisty, jest no naprawdę fajnie, ja polecam, jeśli ktoś nie lubi bijatyk takich, no, że się po prostu z kompetety. przeciwnikami, no, że się uh -huh. z jakimś graczem uh -huh. innym gra i tam wygrasz, to wygrasz, przegrasz, to przegrasz, tylko lubi, lubi sobie um, tak fabularnie bardziej podejść, plus, plus też właśnie się trochę pobić. To jest bardzo fajne. Jednej rzeczy nie zauważyłem. Wydaje mi się, że w Injustice coś takiego było. Jak wygrywałem dużo razy, razy z rzędu, to dostawałem cięższych przeciwników. Uh -huh. Znów jak przegrałem, to ten poziom spadał. Tutaj czegoś takiego nie ma. Okay. Na mnie jest trochę łatwo teraz, ale właściwie dostaje się co, co chwilę nowego nowym zawodnikiem się gra i też się dosy, te moce, które są wprowadzane, wiecie, te super ciosy, jakieś specjalne, hmm? też po kolei wchodzą. No bo wiadomo, że jak na okay. początku on nie ma jakiejś umiejętności, tak. a później ją zyskuje, no to też, to też trochę ułatwia. Nie? nie ma się od razu 20 jakichś tam hmm? specjalnych. Ciosów do nauczenia, tylko na przykład zawodnik ma cztery bardzo proste, a do później, dopiero później reszta dochodzi. No i dla tych graczy, którzy już bardziej się interesują mortalem, no to największą zmianą jest to, że nie walczymy samemu, mhm. tylko mamy swojego kompana w każdej walce, który pomaga, może nam w niej pomagać, czyli jeśli nam się tam pasek jakiegoś nie wiem, kombosa załaduje. To jesteśmy w stanie go przyzwać. On nagle wskakuje nam na, na, na arenę, zadaje tam jakiegoś kopniaka, każdy ma jakieś swoje osobne. Jeśli ktoś nam na przykład wbija kombo, to jesteśmy w stanie je przerwać tym naszym kompanem. On, on jest w stanie wskoczyć i je przerwać. Taka nowość. Tak, to w ogóle tego nie było w biatykach, nie? bo to nie jest tag, gdzie podmieniamy postacie. Tylko to jest. Ja nie tutaj to... pytanie do Jaya. No, Mortala jest... nie grałeś, ale w, na bijatykach się znasz, to jest nie? W mainstreamie nowe, nie, nie, to Naruto, tych wszystkich azjatyckich Było... od, od lat. Nie, nie, A to dobra, okay. to, no, A to, dobra. Jest, to jest w Dragon Balla. To, to jest od, od, od dawna, ale jakby no, w Mortalu to jest duża zmiana. O, porównanie jeżeli. No mi się podoba. No to jest że, fajnie. Pamiętam, że, fajnie. Tam, że e, Nether Realms, czyli Boon, Ed Boon. Ma, ma swój format. W sensie oni, oni idą w tą mocną fabułę. To samo było właśnie no to z poszczególnymi to, to, to Mortalami. Bardzo dobra marka. Tak. Akty bardzo Injust, Justice były świetne. Znaczy, ja podejrzewam, że sobie sprawdzę tego Mortala, tak jak sprawdzałem Justice. Czy obejrzę filmik na tubie? Mm -hmm. <laughs> jako dwugodzinny ten odcinek. E, mi się nie podobało w Mortalu jedno. Mówię to z perspektywy, to nie jest jest taki ten. E, bo oni tam teraz sobie spełniają marzenie. Johnny, Johnny, Johnny Cage'em jest aktor, który miał być Johnny Cage'em od początku, czyli Jean-Claude Van Damme. Mm -hmm. I on jest niepodobny zupełnie do siebie, chyba że nie no. wiem. Jest podobny czy nie? W tej jedynce, że teraz co, to, to, tak, jest, to jest. Tak, to jest Jean-Claude podobny. Niepodobny, nie? To nie jest w ogóle podobny. No właśnie, dobra, więc tak samo. Mm -hmm. no, więc, um, Ale naprawdę to jest tak, on? To jest Zapłacili on. mu za to, żeby tak. on wyglądał jak on? Tak. To w ogóle nie tak. wygląda. Tak. Właśnie o to chodzi. <laughs> Bo oni te wszystkie, wszystkie gwiazdy były zawsze świetne. Te Arnoldy, Johnny Krugery i tak dalej. Freddy znaczy jakoś mi to nie przeszkadza, bo jakby... Nie, 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 jego tak, wizerunek tak. pasuje do Jonnego Cage'a, ale jakby, że tak powiem, kupić wizerunek aktora, żeby później go tak wykorzystać, że. I jeszcze Megan Fox gra którąś z tych lasek z Milenek i ten nie pamiętam w tym momencie. I też. Ona wygląda chyba lepiej niż Jean-Claude, ale ten. Yy... Znaczy, to jest też to, że oni głosowo grają. Ja mam tą przypadłość, że ja nie rozpoznaję aktorów głosowych, nawet jeśli by byli, no nie wiem, kto by to musiał być. E, hmm. Makłowicz może bym rozpoznał po głosie, <laughs> e, czy tam e, sławnych polskich lektorów, tak, Krystyne Czubówne, no to, to bym rozpoznał, ale takich aktorów filmowych e, to ja nigdy nie, nie rozpoznaję, ale są ludzie, którzy zwracają na to uwagę. No, ja, to, więc... to jest taka ciekawostka. I tam jest jeszcze Andrii Lędzin-Piątka, to jest właśnie chyba źródłem kontrowersji, bo właśnie dużo osób narzeka na optymalizację. To wiesz jest... Co ja nie zauważyłem, żeby tam coś nie działało, No ale ja mam. Masz z fend. kosmosu, nie? Na pewno jest DLSS, NVD-owy. Tak, więc... to będzie to łata. Wielu kart więc... to grasz? No. Nie ma, nie ma jakichś problemów, nie? Ty jesteś wysokoklatkowy? Znaczy, wiesz, ja, ja gram w 4K, mam 4K60 monitor, więc ciężko okay. Mi... Okay, dobra. jakby zauważyć. Okay. A, ale na pewno tych klatek jakoś specjalnie nie, bra nie brakuje. No, ale mówię, ja mam tak zwany komputer ciekawości. z NASA. Ty masz też OLEDa już, czy nie? Nie, nie. nie właśnie, szukam. Kurde, się kiedyś przyszedł na OLEDa, ale podejrzewam, że jeszcze nie te czasy. Więc to był Mortal Kombat. Mhm. Y on jest, I on właśnie tak jest totalnie, moim zdaniem, pod radarem. W sensie. Kurczę, jakoś mało o nim... Kto ma wiedzieć, co wie, nie? No. marze fanów zagorzałych. No, wiesz, jestem to bardzo, są takie tytuły bardzo... jak FIFA, nie? Wiesz, Ale nie FIFA, no i tak. ludzie się... Tylko właśnie to, mówię, teraz ten wyznacznik jakiś patrzę na ilość recenzji na Steamie, tylko może więcej osób gra na konsolach? Super, dobre pytanie, nie wiem. A to jest taki, wiesz, niuans. Czy zakładam, że to się mu sprzedaje i jest, jest ekstra? E, to co tam dalej? Zanim, zanim przejdziemy do tego super, hiper polskiej gry... Newsy, było tak. Z ciekawostek z no, Steam skończył 20 lat. Nic nie było w tej okazji. <y> <y> czy jedne, co można połączyć, jest Counter 2 wyszedł. Steam VR. Ale Counter 2 też tak wyszedł, jakbyśmy mówili, nie? No. Stryk i mamy. Steam VR 2.0 wyszedł. Nie wiem, czy ty jeszcze siedzisz w tym. Ja to śledzę ostro i. Y ogólnie z Steam teraz ujednolica interfejs, bo Wyszli z Team Deck i to doprowadziło do tego odświeżenia. jest że Teraz pod tym, e, jak masz ten taki overlay w grze, on jest w miarę sensowny. No i teraz to dostosowali do VR, zobaczymy. Bo dużo osób liczyło w ogóle, że będą jakieś wielkie obwieszczenia. Czy wszyscy czekają teraz na mitycznego Dekarda, czyli a, ich nowy headset ala quest, czyli samodzielny, ale nic się w tym temacie nie dzieje? No tak, tyle niestety. Tam no, volition więc... padło. Volition padło. Tak. To o, są kryzysy w ogóle moi ulubione, z moich ulubionych studiów. Nie stwierdziłem dokładnie czemu. Podejrzewam, że tam. Yy, tam jest chyba problem w tym Embracerze teraz. Bo teraz jakaś trwa wielka... ten wielki kryzys związany z tym, czy remake Kotora będzie, czy nie, ale chyba. Nie. No bo ściągnęli trailer. Tak, ale na razie ale to zdewentowali, że to spowodowane. Są straszne jaja z tym, jak się robi gry na licencji i jest muzyka. Z filmami tak samo. I z serialami. Mm -hmm. W ogóle jak, jak stary serial, sobie wziąć, miał muzykę. To, to, to w ogóle legalnie kupić taki serial jest masakra. I taki sam problem jest z, z grami i ze wszystkim. No, a Volition szkoda, czyli tam co, nie wiem czy pamiętasz, Descent. No właśnie, to, grałem, grałem Descenta. Tego starego. Tak. Grałeś Descenta? Taki grałem, jest. grałem. Jeszcze na, na dyskietce możliwe, że Tak, 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 to była no. dyskietowa nie chcę powiedzieć na ile 10 mega zajmował. Więc no. yy, powiedzmy, że 5 dyskietek. Natomiast... E, I potem trzeba było rozpakować, bo było to oczywiście. Obracanie Desc się w każdej osi? Tak, to była gra w nieważkości. Tam było zawsze, wszyscy mówili dum, potem e, Wolfenstein, no, bo nie... To, wiesz, no był taki dum. no tam się po prostu tune no, tylko... tunelik, latało się po tych e, A, i to był, pierwszy, to był pierwszy extraction shooter. Bo musiałaś, jak to, nie wiem, decencja była taka, że tłumiliśmy... <noise> to brzmi teraz kontrowersyjnie, ale... Tłumiliśmy bunty robotów górniczych. Więc musieliśmy... Wylatowaliśmy do kopalni, ratowaliśmy tam ludzi, którzy się byli uwięzieni. Musieliśmy detonować reaktor i wylecieć. To było genialne. Ja tego nie potrafiłem, bo za to byłem zagupnia to. Chciałem do wszystkiego. <laughs> jak się sterowało? Tak. A, no, nie tak nie tak... było jeszcze myszy i klawiatury sterowałeś tylko na tym. Te... Wiadomo, jak ktoś miał jakiś super joystick, joysticky. W tym czasach to była makabra. No bo tam co, góra, dół, lewa, prawa, jakieś rejfowanie w wszystkich tak, kierunkach. Tak. To nie, to mózg wtedy ludzkość nie była gotowa na to. Ale pomysł był świetny. Był potem jakiś duchowi spadkobiercy. Natomiast no, ta forma była dobra wtedy. Ale no, że Faction to tam, była rewolucja. To była taka akcja, że ten... E, sorry, jeszcze go powiem. No, że no, właśnie de detonowałeś ten reaktor i miałeś tam chwilę, żeby uciekać. Była animacja ucieczki przez tunel, ale w ogóle... Było no, no, faktycznie. Świetne. No i potem ich wielki przebyt Tam jeszcze potem był w tym samym uniwersum Free Space, które ja symulatorzy kosmiczni kochają. No i Red, Fa Red Faction to w ogóle totalna rewelka. To jest to nie dzisiaj... była pierwsza gra, która miała w pełni zniszczalne ściany. To była pierwsza gra, która miała. W pełni... Ale pamiętam, że. Na takim poziomie, że zrobiłeś otwór, to on był taki, tak. jak zrobiłeś. Tam tak. jakieś predefiniowane zniszczenia. Tak. Wiadomo, jakieś... były, były tego typu gry, ale tutaj rewelka. I potem zwłaszcza ten Red Faction. Ten... Armageddon. Tak Armageddon. Nie, tak to było to? To było na powierzchni Marsa, to można było wszystko doszczętnie rozwalać, latając kosmotem. Świetnie. i tam zmienili to, że nie można było niszczyć, nie kopać już dziur w ziemi, ale to jak, to jak się niszczyły te budynki, to jest to było przepiękne. Strasznie dobrze bawili. No i oni potem jakoś żyli z tego Saints Row. A. Mi się ta seria świetnie podobała. <laughs> zawsze w GTA. Mhm. Byłeś. No, tak nie, nie bawił mnie ten humor. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach chyba ciężko by im było zrobić Słysza. kolejną Słysza. część. Oni właśnie, oni właśnie się wybili. Mi się wydaje, że za popularność była, że youtuberzy byli strasznie. Nie, my. no dużo osób to lubiło. No. Dużo osób to lubiło i ja jakoś chyba nigdy nie przysiadł. Znaczy próbowałem coś pograć, ale nie nie wciągnęło mnie. Przynajmniej te części, no już nie pamiętam, w którą grałem, ale... No ale... dokładnie. To ciężko będzie rozróżnić. Nie za bardzo. Mnie Bo oni chwycili to i po prostu zarobili sobie na emeryturę. No dobra, no ale studio, studio pada, że tak powiem, ale gry, może wrócą kiedyś. I super. Ten wiesz, nie. Nigdy, nigdy nie umiera, tak? Yy, Telltale też padło i proszę, proszę, nie? Więc, yes. więc zobaczymy. Jest więc tak. Mortal Kombat, jeszcze ewentualnie. Lies of P. Ktoś, grałem w demo. Też grałem w demo. Też grałem w demo i mi wystarczyło nie. Do drugiego, <laughs> do drugiego przeciwnika i stwierdziłem, nie, nie, to, to jest ten Souls-like, którego ja nie lubię. <laughs> Lu, ludzie mówią, że to jest właśnie najlepszy Souls-like nie od From Software? Mhm. I że jest bardzo fajne, ale no ja po no prostu nie Tak, nie, nie, tak ja, tak ja, ja tak nie jest. mam potrzeby zupełnie, zbyt dużo innych gier. Zaraz o nich powiemy jeszcze, żeby te. Ale ma DLSS, tak jest. Nie, kolej, jest absolutnie mówię, tyg. że to jest tak. Jak są takie gry, na które można rzucać, to jej nie można rzucać. Jest dopracowane na premiery, właśnie ma wsparcie technologii, działa, w ogóle wszystko jest zbalansowane. To nie jest Early access jest fajnie, tylko po prostu ja mam jeszcze tego, mam ostatniego bossa w Elden'ku, czy tam przedostatnich kilku. A, jak nie skończyłeś Elden'a, Skończyłem to... Skończyłem Elden'a. Trzeba. A jeszcze teraz wyszło Armored Core ewentualnie, które jest czymś innym, ale to nadal jest Miyazaki, więc... Najpierw to, może kiedyś, mhm. o, w ten sposób. Dobra, wyszedł Cyberpunk, dodatek. Powiem od razu, że spodziewałem się, że będzie straszne ale jest spoko. W sensie, sądziłem, że tak ładnie wyciągną tą aktualizację 2.0. Mhm. Więc tak, mamy... Kilka twarzy Cyberpunka jako benchmark z najnowszymi technologiami Nvidia I to jest bezkonkurencyjnie najlepszy benchmark. Jest świetny. Tam jest ten DLSS. To jest ty, typowe może, żeby, się, żeby nie przekręcić. Znaczy, no, Cyberpunk to jest chyba, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale najlepiej wyglądająca gra. Tak, wy, o, o, jeśli chodzi o... o prawe... Mają zapakowane tam wszystkie techniki chyba związane z ray tracingiem. A. No i oczywiście mm, kiedy to było jakoś rok, rok temu chyba, Path Tracing doszedł, w ten ten over, ten full no, pełne tak. śledzenie promieni, uh -huh. ten tryb Overdrive, który można włączyć. Ono strasznie dobrze chodzi w ogóle, jestem ciekaw, jak tam, co tam się działo optymalizacyjnie bo jak to wyszło w momencie premiery, to było tak sobie, w sensie, że... Może kompa zmieniła się. Zmieniłem kompa. Wiesz, jak jest. Jak była premiera, mi na przykład dobrze chodziło. I ja miałem tatek. po prostu bardzo dobry... No, te 60, które tam miałem mieć, to miałem i grałem już wtedy w 4K normalnie. Putz, okay, to może to I jest wiesz, film. i u mnie wszystko działało. Większość tych błędów, które gdzieś tam wynikały z tego, że coś się nie doczytywało na czas i tak dalej, no to u mnie praktycznie nic nie wystąpiło. Mm -hmm. Te mechaniki, o które ludzie się pro, dopraszali, ja nie za bardzo ich potrzebowałem, dalej ich nie widzę. co znaczy, na przykład ta policja, która gdzieś tam wyskakiwała z za pleców. Teraz gram w dodatek. No, jeszcze policji nie spotkałem, bo jestem po prostu bardzo porządnym obywatelem. Ja już męczyłem policję. Tak, Jest spoko. Więc, więc jakby jest... dla, mnie, dla mnie od samego początku ta warstwa RPGowa y, się liczyła. Gra była za prosta. To na pewno wrzucałem haka tam na sam koniec już wszyscy się A, zarażali, na na wnefili, wypalało, wnefili, tak, y, tam y, y, wy, wyskakiwał jakiś super <coughs> Przeciw. się, się y, Wyskakiwał jakiś super psycho, psycho przeciwnik, y, dostawał jednego haka i się i hmm. y, y, y padał. Ale mi to jakoś nie przeszkadzało, no bo skupiałem się na tej fabu fabule i tak gierkę skończyłem dość zadowolony. No nie da się ukryć, że jeśli ktoś miał sprzęt słabszy albo pecha, no to mógł się tam na wielu, wielu nie miejscach to, wyłożyć. Mi się wydaje, że to było sprzętowo niezależne, bo widziałem, że po prostu niektórym wylosowało błędy, niektórym nie. Hmm? Na tego, bo to było tak dużo lepiej niż na konsolach. E, Ach, tak. na konsolach to na pewno było sprzętowo, no bo tam sporo tych błędów to były właśnie takie, że coś, coś się właśnie nie doczytało. Szkoda, tak się gdzieś ale, przylagowało. E, Natomiast ten. E, no tak, ale mamy nową część 2.0, tak, tak? Mamy nie, 0 nie. 2.0 to jest aktualizacja, jeszcze jest dodatek, więc w sumie mamy, wow, nagle się podziały. To jest tak, że fajne jest to, że nie zostali zostawieni w tyle ludzie, którzy nie chcą dodatku, na przykład, tak, więc. Czekają, aż to będzie kosztowało 2 zł na przykład w bandlu. Tak, jeżeli e... chodzi o policję, ona teraz nie, nie tak. spełnia się za plecami, ona się spełnuje za rogiem, kawałek dalej, więc nie widzisz tego i oni sobie wyjeżdżają. Też testowałeś. Testowałem. tak, policja jest, podoba jest mi się strasznie. Tak. No, tak. Podoba mi się strzelanie z po pojazdu. Pewno, tak, to no jest bo jest w, ogóle, w ogóle wymijmy sobie jakie są zmiany. Po pierwsze jest strzelanie z pojazdów pistoletów. Są pojazdy z karabinami no, jakimiś tam maszynowymi rakietami. Tak, mają zamontowane w ogóle działka. Rewelacja. Tak, ale to, to, ja. to tak, w sensie, nie, wiesz to, to nawiązuje do jakichś Road Warriorów, do tych takich właśnie nurtu no. post-apo-cyber. No, 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 to, to jest spoko. Mm. To jest super. Policja e... nie wyskakuje za pleców, tylko z przyjeżdża i podobno są gwiazdki, nie doświadczyłem, działa to jak sprawdzaliście? Tak, tak działało nam się szybko... pięć gwiazdek wbić. Dosyć szybko spadają, ale faktycznie przylatuje. Tak, to nie jest cały czas taki featurek VTA, to, że to masz całą filozofię tej policji i tak dalej. Max tak przylatuje, zlikwidować? A... Bardzo dobre pytanie. Jakoś tam. Nie, to nie. Max nie tak na razie bawiłem się, mnie bardzo ciekawiło implementacja sztucznej inteligencji. Policja zachowuje się spoko, nie potrafi może nawrócić na trzy, jakiś mały ten. Miałem taką scenę jak z tego, z Austina Powersa, że stali w małym tunelu i. A to są, wiesz, to można... A, na z, y, wy, wy, tak. w, ten, wymijają, jak zatamujesz za, drogę. Tak, AI ruchu jest ciekawa, tak. tak. Aha, Więc, tak, tak że się zmienił AI ruchu i w ogóle NPC-ów chodzących gdzieś tam... tam Super, podoba tak. mi się, że można hakować, można hakować tak. pojazdy. To w ogóle, tego mi tak brakowało. Ale można było hakować pojazdy, mi się wydaje, że ja hakowałem pojazdy, że tak. potrafiłem ruszyć pojazdem, na przykład kogoś rozjechać. Okej, okay, to może przytofnąć. masz rację. Teraz można przyjąć kontrolę nad pojazdem i jeździć po pojęcie? A, to nie, to tak chyba nie było raczej. Tam się tam i tam się tam i teraz to moje marzenie w ogóle. Więc ten ruch pozmieniali, yy, co jeszcze perki? No o, przecież cały zbyt, system tak. postaci, tak? Tak, w zmianę, o, Można ich... efektownie wyskoczyć z samochodu. Jeśli nie jesteś. się ma umiejętność, odpływ. tak. Tak, no, no trzeba mieć perk do tego. Nie tak, można tak, mieć no. TPP. Ciekawostka. <laughs> Jak masz widok TPP, to nie wyskoczysz z samochodu. Musisz być w widoku FPP. Ale tak? Tak. co, trzeba na klamkę spojrzeć, czy coś? Żeby... Nie, po prostu jakoś, nie, bo nie ma tego cały czas... Dla mnie najgorsze było, jak na przykład miałem wyciągniętą spluwę i strzelałem i nie umiałem wysiąść z auta. Bo jak masz wyciągniętą broń, problem, to nie, to nie I mówię, no nie da się wysiąść, chyba tak. stoję, a stałem pod murem, mówię, nie wiem, może tylko z lewej może wysiąść, nie umiem przeskoczyć. No, ale po chwili. Znaczy, to jest, to jest problem, który ja miałem z, teraz z dodatkiem. No bo zaczynam grać, po nie wiem tam po ilu po, po, tam, dwóch, trzech latach, tak uh -huh. nic nie pamiętam. Uh -huh. Gra mi resetuje postać, muszę ją sobie od razu jakoś zbudować. No to mówię, o super, no to będę tym swoim netranerem, hakerem, uh -huh. tam wszystko sobie zrobiłem. Wchodzę, zaczyna się fabuła i początek fabuły jest bardzo fajny. Ale jest taki trochę taki tunelik, tak? Idziemy, idziemy, coś Polo tam mamy utalne. zrobić. I nie mam opcji, żebym ja wyszedł z tej fabuły nagle i na zresetował sobie te perki. A mam już no, z, z przeniesiony poziom trudności yy, najwyższy. Aha. Nie chcę go obniżać, no bo przecież nie będę obniżał poziomu trudności. Nagle się okazuje, że z tą źle zrobioną postacią, bo robiłem ją w 5 minut na szybko, żeby po prostu zacząć grać tą fabułę jestem już tam dwie godziny czy półtorej w grze i nie daję sobie rady z przeciwnikiem, z bossem i co tutaj zrobić, nie? No tak, i... był bardzo podobny log, jak był w Deus Ex'ie, tym remake'u, w sensie w tym takim restarcie Deus Ex, jak się nazywa, Jensen? Man Revolution? -Man Revolution, że miałeś, to poprawili w dodatku, ale jak grałeś na premierę, to pierwszy boss, jak byłeś skradałości i tak dalej, pierwszego bossa musiałeś nawalać i jak sobie zrobiłeś build pod skradanie miałeś duży problem. E... Jakieś takie ostrzeżenie bym dodał, teraz wchodzisz w ten dodatek, będzie, nie wiem, weź się przygotuj. Aha. Znaczy tak, tam powinna być jakaś taka arena testowa, gdzie możesz sobie zobaczyć, co postać potrafi. Znaczy, tam w ogóle... znaczy naprawdę nie zostało mi nic innego, tylko obniżyć poziom trudności. Z trzy nie no, z dwie godziny próbowałem bossa pokonać i no nie dało rady. Po prostu nie miałem nic w broniach, ani zhakowanie na bossa nie działało. No, i, i, a, a byłem na strzała dosłownie. Czy tym botem, czy tym przeciwnikiem był robot? Tak, robot, z, znaczy nie chcemy spoilować, to nie jest spoiler, są nawiązania do klasyki gatunku, anime zwłaszcza. Tak. Eee, to eee, z tak. Mm. Czyli podstawą jest tak, Macieju. Ja go pokonałem. Upalenie się... synaps na pomarańczowy kolor. <śmiech> <śmiech> nie, ja mogę wszystko powiedzieć. System jest, dla mnie problem jest takim, że po staremu myślę, że CDEP trochę nie potrafi robić czytelnego interfejsu. I na przykład tam nie możesz sobie sprawdzić, nie masz jasnych tych postaci, na przykład masz takiego parametry jak jak Załóżmy moc tego haku procentowe wzmocnienie haku i tego nie możesz sobie nigdzie sprawdzić. Możesz, już, możesz sprawdzić na przykład współczynnik stealth, czyli skradania się. Jest takich dużo niuansów. Jak grasz sobie na, polecam, mi się wydaje, że casual, jak sobie zagra na normalu, będzie bardzo szczęśliwy. Czyli ja zakładam, że jak ktoś po prostu zagra w grę od początku i będzie powoli dostawał po jednym tak, punkcie, czytał tak, sobie tak, taperki, tak, tak. Tak. A nie jak trzeba 50 rozdać na start tak. i, i no, nawet, szczerze powiedziawszy, nie masz ochoty tego wszystkiego czytać. No bo ja, ja sobie tak się a rozdam, tak, a później Tutaj, sobie zresetuję, bo. No tam, że ja nie mam czasu, żeby, żeby to zanalizować. Nawet jak chcesz coś, tam dużo rzeczy jest troszeczkę niewytłumaczonych. Znaczy, ogólnie tak podoba mi się, że. Podobają mi się zmiany. One są takie bardzo w nurt nowoczesnego gamingu. Są na plus po prostu. No, nie, nie Wszystkie te zmiany, już, nie zbieramy które powoli, już teraz. Nie? Do, mam nadzieję, że nie mówię głupot. Ale w oryginale mogliśmy mieć tysiąc napojów zdrowotnych. Tak, masz dwa, które są na, na ten odświeżają się. Teraz mamy jak w Diablo, mhm. czyli mamy odświeżający się jako skill, który możemy ulepszać. Tak. I drugą umiejętność, która jest, możemy tam, mamy, możemy mieć w ogóle dwie aktywne umiejętności naraz, z których jedna jest jedną jest ulepszanie uh, uh, na zdrowie, tak? Na estuś. Uh -huh. I druga to jest, to, jest, to jest cała plejada. Niewidzialność, uh -huh. coś tam, wzmocnienie Ale tego. to jest tam, gdzie granaty? Czy? Tak. Właśnie to jest dziwne. Bo ja tam mam trzy umiejętności. Aha, proszę. Ty chcesz, no ty, nie czy? no, mam jedną leczy w różnej tam postaci, bo sobie teraz... coś, modyfikację sobie ciała zrobiłem. I tam masz aż trzy się... umiejętności. I od czego to zależy, że masz trzy, a ja mam tylko dwie. Wiesz co, no uh, ja to mam to ten było... szczep w mózg, który mi dodaje umiejętność sperków. No, widzisz. Czyli po to... Pierwsze mam szczep, a po drugie, mam w perkach, że mam dodatkową umiejętność dla netranera. No ona po prostu pozwala mi kosztem życia hakować. Tak, tak, tak. I to by się tak. pojawiło coś. Możliwe, sposób. że są jeszcze jakieś inne tam. Dobra, Boże. Więc to jest, to, jest mój, to, jest, to jest mój problem taki zasadniczy, bo ja się z Wiedźminem też się namęczyłem, żeby coś tam zrozumieć, co tam powstaje. Wiesz, to nie zmienia faktu, że mam na przykład w plecaku, mówicie, że tutaj tam jakieś no są wiadomo granat i ten, ale ja na przykład tych leczących, ale ja tych leczących jakiś to mam tam 30 różnych rzeczy i batonów mhm. i chyba to wszystko sprzedam i zobaczę, co mi będzie dochodzić, bo jest też tak zrobione, na pewno z ciuchami, że stare ciuchy nie mają... Z żadnych bonusów, jakoś tak. tak, chyba parametrów, a dopiero te nowe, które się dropią, yy, są już z tam, coś tam się jakieś teraz, dodają. Tam jest teraz podział na ciuchy, które są odzież zewnętrzna i wewnętrzna. Znaczy ogólnie można sobie w ogóle strój zmienić, to znaczy, że masz jakieś ubrania, które ci dają perki, a jednocześnie jesteś w stanie chyba na siebie strój nałożyć, który pozwala ci inaczej wyglądać, ale zachowywać tak, te, tak, te tak, wszystkie tak. bonusy, co jest w sumie fajne, no bo nie wyglądasz Spoko. jak jakiś clown, Ja, <laughs> ja wszystko, wyglądam tak. jak clown, tak ci przyszedłem. Tak, ale... Jestem więc jest, jest, jest spoko. Eee, mówię, mnie, mnie strasznie denerwuje ten interfejs. W sensie, że tam na przykład, żeby sprawdzić sobie staty, muszę kliknąć dwa razy. trochę no, żeby wejść do inwentory, to już wiesz, no człowiek wiesz chce klika i żeby, żeby wejść i nagle jeszcze... I jeszcze masz te bonusy związane z tymi klasami i do nich musisz wejść chyba przez ekwipunek do czegoś. Powiem tak. No, A żeby wymienić czy... sobie w tym wszczepie, to jak to się nazywa, te haki. Tak, te haki. To musisz wejść w ogóle do ekwipun do, do haków, potem wejść do tak. głowy i wejść do tego jeszcze tak, raz. Tak i wejść jeszcze do, do wymiany ich tak, i. Czy ty grałeś i... w Jaggeda Trochę... Trójkę? Yy, grałem. I, yy, I tam właśnie powiem się, taka przypowieść z gatunku, Czy chyba kiedyś było lepiej. Nie sądziłem, że to powiem, nie spodziewałem tego po sobie. Więc też mnie tam irytował interfejs, bo tam miałeś osobną mapę, osobną urządzenie ten. I, byłem, I to mnie w pewnym momencie złościło strasznie to przewijanie się przez dziesięć ekranów, aż odpaliłem dageta dwójkę, który wyszedł do, do monitorów w rozdzielczości 800 na 600. I tam jest interfejs, wyobraź sobie, gdzie masz na jednym ekranie mapę, zarządzanie kwipunkiem i zarządzanie punktami postaci. Po prostu tak odpo, odpocząłem przy tej grze na chwilę. To jest tak, no wiesz, kiedyś w grze yy, otwarałeś plecak, i on się gdzieś pojawiał na ekranie z boku, na przykład, i koniec nie. E, po prostu Zobaczyć czy to modynie. Bo zaczynam już dojrzewać do tego momentu, żeby sobie wgrać moda. teraz znaczy, mówię, nie jest tak źle jak w. Wy... Czy to jest takie, okej, okay, to, jest... to o czym teraz mówimy, to nie jest coś, co będzie komuś przeszkadzało. Jak ktoś się przyzwyczaił, to spoko, ale ja jestem czasami rozpieszczony takim dobrym interfejsem, który jest po prostu nieinwazyjny. Mm. E, super. Właśnie, a propos tego, jeszcze wróćmy do Witchfire'a. Witchfire ma jedną fatalną rzecz, o której nie powiedziałem. Mianowicie w tej grze... Ona jest, mapa jest nie znacznie, mapa jest na tyle nieczytelna i często brakuje ci informacji... W skrócie, w skrócie problem jest taki, że w Witchfire'ze muszę non-stop się przełączać między mapą tak. na osobnym ekranie, a ekranem, bo właśnie nie ma na przykład głupiego kompasu. To jest taki problem, ale. W Cyberpunku pro... mapa poprawiona podobno. Tak, w, w Cyberpunku od razu mówię, Poprawiona mapa została. W więc. Cyberpunku jest bardzo spoko, Możesz sobie bardzo ładnie ustawić, co widzisz na mapie i tak dalej. Możesz sobie dać znaczniki. Jest super. A właśnie w grze pana Chmielarza to mnie potwornie irytuje. Nagle się pojawia jakiś tam event, musisz gdzieś szybko lecieć, no ale musisz po prostu idziesz po prostu patrzeć cały czas na mapę. Ona też jest nieczytelna, czasami ta mapa. Tak, mapa jest też niejasna, bo nie wiesz, na przykład nie jest jasna... Bo jak, nawet jak ją znasz, to nie wiesz, czy po tym wyjdziesz, czy po tym nie wyjdziesz. Więc są te problemy interfejsowe. Ale oprócz tego jest spoko. Znaczy potem... E, ten znaczy, wiesz, jest... no co jest najważniejsze, no to jest RPG. E, a gra, no głównie się tam... Powiedzmy, znaczy głównie, no powinno się rozmawiać, oglądać. No i jest to świetnie rozwiązane, nie? No chociażby to, e, nawet taki Baldur, jednak, jeśli z kimś prowadzisz jakiś dialog w baldurze, to on jest taki statyczny. Te postacie dalej stoją i sobie coś gadają. No a w cyberpunk zaczynasz dialog: do okna podejdzie, zapali papierosa, weźmie butelkę wody, wejdzie do windy, jedziesz windą, oprze się o ścianę. Coś przeleci za oknem, wiecie, i to się dzieje, i to jest tak. No, no, tak filmowo bardzo rozwiązane. Tak, one są nie? filmowe, natomiast kurczę, e, Ja jednak jestem po, po stronie Baldura, bo tam mimo tego w Baldurze wybory mają większe znaczenie. Tutaj jak do tej pory w tym prologu specjalnie grałem kilka razy i co tam powiem. Wiesz, co mogę? ja słyszałem, że tu mają wybory duże znaczenie. Tak? Czytałem, tak, że niektórzy tak, tak. dokonali. Tylko złe wybory i takie zostali zakończenie, że. aż sobie nie, nie wiem, czy tak jest, ale słyszałem, to, to dużo osób jakby w, okay. wskazywało, że, że w, w tym dodatku e, ma to spore mają te wybory spore znaczenie, więc, e, więc no, zobaczymy. No ja jestem, żeby tutaj też powiedzieć o 10 godzin, może? Ja jestem mniej. Zrobiłem pierwszą misję. Plus trochę tam pobiegałem po okolicy. I na razie uznałem, że będę próbował zrozumieć mój build. Czyli robię <noise> misję poboczną. Ja już jestem na tym etapie, że w pewnym momencie, jak coś dla mnie muszę właśnie za trzy razy kliknąć w interfejsie albo coś za dużo przeczytać, to mówię: A, to póki jestem w stanie do przodu iść w grze i nie muszę kombinować, a to nie czytam, jakie tam mam, nie wiem, dopalacze. Apteczka mi wystarczy, nie? Więc, więc tam nie wnikam i. i... I jest ok. Jeszcze do tej warstwy wizualnej pozwolę sobie wrócić, która no no, jest... wygląda po prostu obłędnie. Tak, tam jest, to, to, to robi robotę. W sensie jest po prostu to... masakra, jak te neony wszystkie, cała, ta, cała ta, ta mapa jest tak z tego dodatku zrobiona, że to, no, Tak, ale jak ktoś nie wie, doszło do lockdown, czyli dzielnica, w sumie nie znam lore, bo czy... Ona jest jakieś jakaś zamknięta część miasta, gdzie rządzą gangi. Bo oni tam mają właśnie. ta taka policję. zbombardowana, że ją niby ta tam zbombardowali i o. odcięli, zupełnie zamknęli. Dostawy tam są robione. Słyszałem, że dostawy są robione z rzutami, dlatego tak. tam się pojawiają misje ze zrzutami. Jednocześnie co chwilę mogę z niej wyjeżdżać autem, więc nie do końca. <laughs> o co tutaj <laughs> chodzi, ale tak. Tak, jest dużo ciekawych rzeczy. Tak, są zrzuty. Robimy właśnie misje ze zrzutami. No tak jest, jest teraz co robić, tak? Jest taka brudna ta dzielnica, właśnie, wyjęta spod prawa. Jest brudniejsza niż tam reszta tej, tego, tak, tego tak. świata. Ym, zaraz, co mi się jeszcze podobało? Bo świat, ja jeszcze to... wspomnę o, o z graficznych rzeczy: doszedł nam DLSS trójka, czyli pół. pół. Tak. 3,5 pierwsza gra, w którym ten DLSS 3,5 się pojawił, czyli dochodzi nam funkcja Reconstruction. To no stricte właśnie pod te path tracingowe rzeczy. Tak, bo ona polega na tym, że mieliśmy zawsze, znaczy w większości, powiedzmy, gier, pracują tam gdzieś w tle jakieś dinoizery, które mają nam gdzieś różne efekty odszumiać i tak dalej. Szczególnie jak się ma ray tracing albo path tracing. W szczególności, czyli jakby ten obraz z tym śledzeniem promieni nie jest taki pixel perfect, nie, nie jest każdy pixel wyrenderowany. No tylko brakuje nam tam, mamy dziury, gdyby tego nie odszumić, to byśmy mieli takie y, białe kropki wszędzie. Dobrze widać w Quake 2 RTX. Dokładnie, Bo da się to wyłączyć, wyłączyć w niektórych, w niektórych tytułach. Czy, no, jeśli ktoś się w ogóle zajmuje grafiką 3D, coś kiedyś renderował, to wie o co chodzi. Ta. Tak, Jak się za mało przejść tam zrobi w, w renderowaniu, no to tam będzie obraz zaszumiony. No pracują dinoizery, żeby tego szumu nie było. No i klasyczne dinoizery ustawia się... Ręcznie trochę. To znaczy, ktoś nad tym siedzi, żeby je dostroić, ile tam ma być, ile ma być wygładzone, tak, jak to tam ma czasowo, to, to niektóre efekty mają zostać właśnie odszumione. No i efekt tego jest taki, że powiedzmy, zmienia nam się nagle na całej scenie światło mhm. i to trwa nie, nie tam 50 milisekund, tak jak klatka, tylko trwa na przykład 500 milisekund. Ja, bo ten denoiser musi działać w tle i wtedy powstają takie efekty właśnie, że na przykład światło trochę inaczej ci y, y, smużenia, takie róż, różne efekty. Da się do tego przyzwyczaić, zwłaszcza jeśli gra oddaje, że tak powiem, całą resztę grafiki, e, no ale mogłoby być lepiej. Też czasem tekstury tracą na jakości, no bo jeśli odszumiamy, to wiadomo, że ta tekstura nie będzie y, y, tak, w takiej wysokiej rozdzielczości jakby przez nas odbierana. No i ona, i... Po prostu, nie, ona jest na wysokiej rozdzielczości, tylko jest zaszumiona. Znaczy to Wiesz sobie... co, ona jest taka wygładzona, tak? No bo brakuje nam tych punktów pośrednich, więc, więc ona wygląda, jakby była w niższej rozdzielczości. No i pierwszy efekt, który się widzi, jak się ten ray reconstruction ruchomi, to, bo tu już wchodzi nam denoiser oparty o AI, czyli nikt go tam, znaczy, oczywiście on był trenowany i, i, i tak dostrajany, żeby żeby działał jak najlepiej, ale później to on już sobie sam wybiera, czy w danej scenie ma dużo światła i musi działać szybciej, czy w danej scenie jest mniej promieni i, i, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu lepiej się potrafi dostroić do, do zmieniających się warunków. Robi to oczywiście gdzieś tam automatycznie, nie trzeba tego ręcznie ustawiać. No i efekt tego jest taki, że gra wygląda, jakby miała wyższą rozdzielczość. Tak więc mamy gierkę no, z grafiką najwyższego poziomu, która 5 lat temu, kiedy wchodził ray tracing, to mówiliśmy, że no, będzie ciężko z ray tracingiem, prawda? Wiele osób mówiło, że w ogóle to to jest taki gimmick, nie, nie będzie się dało tego wprowadzać, bo będą za słabe kąpy. Tak jak mamy mówię, path tracing. Ja nie? jestem pod wrażeniem, że to, że to naprawdę zgrywalne, tak, bo gram na tych. tych yy... ja jeszcze wspomnę, że yy, właściwie to gram z tym path tracingiem w 4K, trzyma mi 60 fpsów, oczywiście z DLSS-em. Ale gra się świetnie, więc tak. Ja mam też taki dynamiczny build i jestem zadowolony. Natomiast jest jedna rzecz, kwestia designerska, nieprzemyślana. Jestem ciekaw, zakładam, że to bo widzę, że będą patcować. <grych> jako superhaker i tak dalej, nie mamy dostępu do ani latarki, ani żadnego overlaya skanującego. Chyba, że to potem i jest, bo widziałem, że jest jakiś perk, który sprawia, że jak się włączy ten nasz cyberwidzenie. To coś tam jest lepiej podskreślane, ale ten początek gry, gdzie się tam tłukliśmy po tych ciemnych zaułkach, był problematyczny. To nie było nic psującego rozgrywkę, ale po prostu to bardziej utrudniało w Znaczy wysokie... to bardziej chodzi o to, że są takie momenty, gdzie przychodzi ci na myśl, że gdzie się włącza latarkę. Tak. I ja to się to zastanawiam, jest... była latarka w tej grze czy nie znaczy, była. To nie jest tak, że to sprawi, że mnie ktoś. Czy znaczy, nie ma tak, że się nie da przejść przez to. Po prostu nie. jest na tyle ciemno, że człowiek naturalnie chciałby sobie tak, to jakoś. Powiem rozjaśnić. w tym to rozjaśnić. przeszkadza w tym, że właśnie jak po prostu szukam sobie lutu, Tak? To wtedy widzę, że gdzieś tu muszę po prostu skanować dokładnie w miejscu, gdzie są potencjalne jakieś skrzynki, zobaczyć, się da się otworzyć. otworzyć. Gdyby była latarka, to bym świeciał i widział, o, to jest skrzynka idę sobie. Mm -hmm. I to jest jedyna rzecz, to dużo osób, które w to grało, grają właśnie z ray tracingiem, zwracało mi uwagę, że to jest problem, że to wygląda super plastycznie naturalnie, ale ktoś tam zaspał. No latarkę powinni dać. Mm -hmm. tyle powiem. Może by była zbyt obciążająca, nigdy nie wiadomo, może jest to jakiś wybór. Nie, 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 nie Wydaje nie, nie, nie. mi się, żeby w podstawce nie zwróciłem na to uwagi, chyba nigdy nie było tak ciemno w no. tym, niby tak. Night City, ale jednak te neony, wszędzie neony. oświetlenie tak. Tak, tak. I, i, I to lepiej, le, le, znaczy, no nie było to w ogóle takiej potrzeby, ale nie. mówię, ale się zastanawiam, przychodziło mi na myśl, mówię, chyba zapomniałem, jak się włącza, już nie chciało mi się sprawdzać Ale mi się wydaje, opcjach, że trochę było nie było to było aż takie problematyczne. Tam trochę sobie. mocniejsze było, tutaj znerfili ten widok, ten taki wiesz, ten, gdzie widzimy te wszystkie overlay, tak, że podświetlasz sobie tak, ten Tak, tam chyba było, tam, tam, od razu, tam od razu widziałaś wszystko, jak klikałeś w tą cyberwizję. Tutaj to zależy od wszczepu. Tak, bo, takie, bo jak masz się... szczep, to ci się potrafi przez ściany tam pojawić. Tak, kilka dokładnie. Elementów więc... na... I to jeszcze na różne odległości są te wskazówki. Latarka, to... latarka byłaby spokojna, ale, ale ogólnie, ogólnie jestem pod wrażeniem. Mówię, myślałem, że ludzi dużo gorzej. Yy, natomiast na temat wygląda dodatek bardzo fajnie i warto sobie go sprawdzić. Ogólnie to jest w ogóle I nie ten... drogi. I niedrogi, bo chyba stówę. Jestem ciekaw, jak cena wygląda światowo. W sensie, czy jesteśmy ten. Nie, A jedna też mi się, A, jeszcze, jeszcze, jest, rzecz mi się nie podoba. Wszędzie. Wygracie po angielsku, pewnie. Nie, ja po polsku sobie radziłem. jest gram. Strasznie, strasznie bezsensownie zwulgaryzowane, moim zdaniem. <grym> to jest. nie zauważyłem, ale może jakoś nie ten. Ja jestem wrażliwy na tym punkcie. W sensie, niepotrzeb... moim zdaniem, niepotrzebnie przeklinają i są takie przekleństwa, które znam z wykopu. Mhm. Ja wiem, że to są robione pod publiczkę. Może tak w Warszawie gadają. Ale po prostu mi to ten, to, to ten sam poziom, co właśnie widziałem w Dying Light pewno kilka takich pobocznych nawiązań gdzieś, tak. No, jak to w Cyberpunku. Nie możemy się tego... i ten świat jest taki żywy, i oni gadają, gadają. Jaż chcę się stanąć i posłuchać, co te dwie postacie mają sobie do powiedzenia. Czasem właśnie jakieś memiki tam wchodzą. Tak, tak. Czuć takie drobne nawiązania. Fajne, to jest fajne. Ale sen, yy, zachodnia wersja jest moim zdaniem, niestety lepsza. Przez te, jak mówię, ktoś nie jest wrażliwy, to spoko. Mnie te wulgaryzmy denerwowały, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Tak, może akurat byłem totalnie w dzielnicy szewców, coś takiego. Znaczy czy no, trzeba zauważyć, ile godzin jesteś w grze? Nie licząc dwugodzinnego bosa, to sam początek. No. No. ja też niby jestem kilka godzin, ale wydaje mi się, że to jest sam początek i słyszałem, że jest super. Na razie jest super. Mam nadzieję, że będzie, że będzie. Yy... Znaczy, że będę miał takie same wrażenie, jak też ta osób, która już miała okazję, że tak powiem, tą grę. No, nie, ogólnie mówię, dotykać. są super dobre czasy, bo będziemy się już zbierać. Więc to teraz będzie gigamocny październik. Nawet nie chcę wymieniać tych tytułów, bo... Ja i o jednym wspomnę, jeśli mogę. Oh. Alan Wake 2. No tak. To, tak ale tak. to listopad. Jezu, proszę, nie może to wspomnieć. To z listopad. Tak? Nie. nie, październik. To jest też październik. 30, 30 jakiś, czy 29. No, ja zwracam uwagę z tego względu, że to jest kolejna gra, która będzie miała IDLSS 3.5. I Paw Tracing. To będzie czyli path Już tracing? drugi, tak, Aha, będzie Pawff Tracing, czyli to... już drugi, znaczy drugi tytuł. No tych tytuł był, było więcej, wspomniałeś o Quake'u, ale to, yy, no, to, 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 to taki mod. Mm. E, czy tam te w portale z RTX-em? Ta, no to teraz to takie ten, ten kół, ale, ale to już z takich tak. tri, y, gier, gier AAA, które no to właśnie cyberpunk. I nie, no tutaj nie Alan to Wake. Mój, to jest mój top. Zaraz obok Cities Skylines, to Alan to jest. Ale nie to. Jest, Podobno czyta, wygląda super. Osoby, które miały okazję gdzieś tam na Glińsku mnie zobaczyć demo. Oglądałem wszystkie filmiki i. No naprawdę, plus jeszcze są filmiki, nie? Gameplaye już tam jakieś <coughs> powrócali i wygląda. Więc powiem świetnie. tak, to wygląda jak, że najlepsza gra Remedy. W sensie mi się jedynka, jedynka rozczarowała Alana, ale podobał mi się ogólny kierunek ich rozwoju. Podobał mi się control. O, o, nie mówmy na razie o grafice. Mi się nie podobało tam tylko, że zrobili z niego takiego looter-shootera. Czyli musiałeś, wiesz, zabić 100 tysięcy przeciwników, żeby dostać lepszą broń. Ja się tam trochę gubiłem. Dokładnie. Dużo trzeba natomiast, było chodzić i... Natomiast i był, fajny, był fajny, otwarty świat, super grafika i tak dalej i fajne postacie. I to będzie to w świecie Alana bez tego właśnie farmienia. Mm -hmm. eee, będzie dużo... Jest, będą śledztwa. <laughs> Alan jest topka, ale... Do niego wrzucimy... Okej. Okay. A na, razie, a na razie to chyba tyle. Nie? Bo tak mamy, bo długo gadaliśmy. Eee, to co? Pozdrawiamy Morele.net i zachęcamy do sprawdzania teraz sprzętu. Tego, Sprawdzić że... sprzęt, bo do tych gierek, które teraz wychodzą i, i będą wychodzić wkrótce, no to się... Chciałbym powiedzieć, że zwłaszcza w Polsce lepiej, lepiej teraz coś kupić niż za dwa tygodnie. No trzeba na pewno na kurs wymiany tak. walut. Trzeba, nic, trzeba, nic. trzeba zwracać uwagę. Ja nie wiem, jak to zawsze jest, bo to jakoś takie cyklicznie co roku, jak są święta. Po świętach chyba spada zawsze dolar. U nas Pamiętam, teraz... że ja zawsze po świętach jakoś się myliłem, ale będzie tylko rosło niestety. Ale to takie, tak, nie mieszamy tutaj niczego. No tak, to tyle. Mieliśmy super gościa, Soushibo. Dziękuję. Był pan Jaworski. I pan Makula. Tak, to tyle. Pozdrawiamy i cieniowego.